dobry wieczór Państwu. Pierwsza marcowa środa, pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, a my spotykamy się w akademickim zaciszu, żeby porozmawiać dzisiejszego wieczoru o pierwszej pomocy psychologicznej. Zaprosiłem do udziału w tej rozmowie trzy praktykujące psycholożki, które pozwolę sobie powitać i przedstawić jednocześnie krótko. Pozwólcie, że uczynię to w kolejności alfabetycznej, biorąc za punkt odniesienia wasze nazwiska. Witam Kingę Dziewiątkowską-Kozłowską, która nie tylko jest praktykującą psycholożką, ale jest również z wykształcenia pedagogzką, jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a powiem od razu, że wszystkie trzy panie łączy popularyzowanie wiedzy psychologicznej. Dobry wieczór, Kingo. Dobry wieczór, panie profesorze, dobry wieczór państwu. Drugą rozmówczynią jest Daria Jaworska. Daria jest psycholożką pracującą w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Daria jest również miłośniczką zwierząt, szczególnie psów, dogoterapeutką, autorką dwóch bezików, jeżeli mogę to tak określić, to znaczy dwóch książek zatytułowanych Bezik Wielki Pies. No i pewnie mógłbym wymieniać jeszcze długo, ale na tym pozwolę sobie poprzestać. Dobry wieczór, Dario. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór. I trzecią moją rozmówczynią jest Kamila Olga Rachel Stępień. Zawsze się boję, że coś pomylę w twoich imionach i nazwiskach, ale udało mi się chyba poprawnie je wymówić. Kamila jest również praktykującą psycholożką, jest również pedagogzką z wykształcenia, psychoterapeutką, no i tu znów mógłbym wymieniać, dodam tylko, że podobnie jak Kinga, Kamila jest również doktorantką na Uniwersytecie Gdańskim. Dobry wieczór, Kamilo. Dobry wieczór, witajcie kochani, cieszę się, że tutaj mogę być z wami na tak ważnym i znaczącym spotkaniu dzisiaj, więc wielkie dzięki za zaproszenie i dziękuję, że jesteście tam. Ja jak zwykle poproszę Państwa o dzielenie się swoimi komentarzami, ale również zadawanie pytań moim dzisiejszym rozmówczyniom. Problem, który dzisiaj podejmujemy, jest, tak mi się wydaje, szczególnie ważny. Ja pozwolę sobie rozpocząć od takiego cytatu. Jesteśmy jak dziecko we mgle, dryfujemy w łupince na coraz bardziej wzburzonym morzu, nie mamy kamizelek ratunkowych, a statystyki alarmują o sztormie dramatycznie pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego młodych ludzi w Polsce. Chciałem spytać, czy to przytoczone przeze mnie określenie znajduje odzwierciedlenie w waszych doświadczeniach, w waszej praktyce, którą prowadzicie? Czy z takimi sytuacjami spotykacie się na co dzień w swojej praktyce psychologicznej? Gdybyś mogła, Kingo, rozpocząć, jak to w twoim przypadku jest, albo co ty widzisz ze swojej perspektywy? Ja myślę, że ta metafora tego wzburzonego morza czy oceanu jest, wydaje mi się, idealnie pasująca do aktualnej kondycji psychicznej naszych dzieci i młodzieży. Z racji tego, że spotykamy się z coraz większą liczbą trudności, z coraz liczniejszymi sytuacjami, które dla dzieci są coraz trudniejsze, brakuje też elementarnego wsparcia zarówno ze strony osób najbliższych, ale zarówno też z takiego systemowego punktu widzenia. Więc myślę, że jest to rzeczywiście bardzo trafne ujęcie. I myślę, że tak jak my wszystkie we trzy, które tutaj jesteśmy w swojej praktyce zawodowej, mamy do czynienia z wieloma różnorodnymi takimi trudnościami, przypadkami, sytuacjami, w których widzimy poziom zagubienia dzieci, niezrozumiałości też tego, czego doświadczają. Więc myślę, że ta metafora zdecydowanie tutaj oddaje też ten poziom niezrozumienia tych zachodzących czasami bardzo głęboko, spontanicznie, nagle zmian, których dzieci i młodzież w obecnych czasach doświadczają. Dario, ty pracujesz w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego. Domyślam się, że do takiej poradni
trafiają jednostki, które już niekoniecznie potrzebują pierwszej pomocy psychologicznej, potrzebują po prostu pomocy psychologicznej, ale praktykujesz już wiele lat. Czy rzeczywiście dostrzegasz rosnącą skalę tego problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy? Czy z twojej perspektywy mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy określić mianem epidemii? Ach, no, myślę, że zdecydowanie pacjentów było dużo, ale jest teraz już bardzo dużo, więc myślę, że epidemia to będzie słowo właściwe. Rzeczywiście pacjentów, no, trafia do nas ilość ogromna i ja też zatrzymałam się nad tym cytatem, od którego rozpoczęliśmy spotkanie i zgadzam się całkowicie z tym, co powiedziała tu moja przedmówczyni Kinia, natomiast no, mnie osobiście zapadło w pamięć słowo kamizelka. Tej kamizelki nam brakuje, tych kamizelek, tak? Tych kół ratunkowych, tego, co jest nam znane, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, co w jakiś sposób sprawia, że my się czujemy bezpiecznie. To nasze poczucie bezpieczeństwa polega na tym w dużej mierze, że my wiemy, co robić, a nie ukrywajmy, od lat jesteśmy postawieni w takich sytuacjach, kiedy nie wiemy, co my mamy robić, my dorośli, a co dopiero nasze dzieci. No, nasza przychodnia skupia pacjentów z całego województwa, a czasem nawet jeszcze z dalszych rejonów. Jest rzeczywiście bardzo dużo pacjentów. Trafiają do nas maluszki w celach diagnostycznych, ale trafiają też do nas dzieci w kryzysach, w trudnościach. I tutaj myślę, że warto powiedzieć też o tym, że z jednej strony tak, świadczy to, i to jest prawda, że trudności są, jest ich bardzo dużo, ale z drugiej strony, co jest dobre, rodzice są czujni, nauczyciele są czujni, mają potrzebę konsultowania, spotykania się, co też świadczy o dużej uważności rodziców, a myślę, że w kontekście pomocy o tych rodzicach będzie dużo. Więc no, odpowiadając na pytanie, tak, pacjentów jest coraz więcej, ale też z drugiej strony, no właśnie, brakuje nam tych kamizelek, nie? Więc to jest taka naturalna kolej rzeczy, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w ciągu ostatnich lat. Te kamizelki, jak rozumiem, mogłyby stanowić tak metaforycznie ową pierwszą pomoc, o której dzisiaj będziemy mówili, bo tak odczytuję tę metaforę. Wspomniałem, rozpoczynając naszą rozmowę, że wszystkie trzy moje rozmówczynie łączy popularyzowanie wiedzy psychologicznej. W to popularyzowanie zaangażowana jest również Kamila. Gorąco polecam stronę, którą Kamila prowadzi, Kamila Olga Psychologia, tak zatytułowana jest ta strona. Kamilo, ty bardzo często upominasz się na tej stronie o prawa dzieci. Czy twoim zdaniem dzieci dzisiaj są szczególnie zagrożone? Powiedziałabym inaczej, że dzieci dzisiaj są szczególnie ważne, żebyśmy mogli posługiwać się tratwą, posługiwać się kamizelką, mieć coraz lepsze tak naprawdę możliwości do wspierania i do pomocy. Niekiedy nawet nie upominam, ale daję wykrzykniki do pewnych kwestii, bo moim zdaniem zapomnieliśmy, gdzieś nam umknął fundament, jakim jest relacja właśnie z dzieckiem, jakim jest współpraca pomiędzy szkołą, rodzicami i dzieckiem, a tak naprawdę tutaj jest największy klucz do sukcesu. W takich najprostszych rzeczach, codziennych rzeczach tkwi największy, można powiedzieć dzisiaj, problem i kłopot. Nasze kochane dzieciaki mówią wprost, że mają kłopoty, mają trudności i boją się z tym pójść do dorosłego. Boją się być wyśmiani przez rówieśników, ale nie mają też zaufania do właśnie osoby dorosłej, że ona jest im w stanie pomóc. I często dopiero po czasie ujawniają, co tam w skrycie się dzieje i w nich samych, i tak naprawdę w całej sytuacji. Więc moim takim wielkim marzeniem jest właśnie to, że każde dziecko, czy małe, czy większe, czy to będzie nastolatek, będzie miało szansę na pomoc, na wsparcie. I między innymi dlatego ta strona, gdzie staram się jak najwięcej pisać wprost o tym, co mi dzieciaki mówią, o tym, co mi mówią rodzice, z czym mają kłopot, i o tym, co ja sama jestem w stanie zaobserwować jako mama, jako wykładowca,
jako właśnie też doktorantka, jako wielki, wielki miłośnik Korczaka, Jula i innych cudownych pedagogów, bo wiem, że to jest właśnie teraz potrzebne, więc do tego, co powiedziała Daria i Kinga, bym powiedziała jeszcze, że faktycznie mamy sztorm, faktycznie mamy burzę, ale my naprawdę jesteśmy na to gotowi, kochani. Naprawdę mamy potencjał, mamy cudownych nauczycieli, mamy świetnych wychowawców. Tak jak powiedziała Daria, mamy uważnych rodziców, czujnych rodziców. To jest coś, czego do tej pory, można powiedzieć, nie było. Mamy rodziców, którzy są w stanie wyłapać pierwsze symptomy albo też poprosić o pomoc. I za to ja jestem bardzo wdzięczna jako psycholog, że nasi polscy, szczególnie rodzice, właśnie mają taką wielką czujność, wielką uważność i wielki dystans do tego, że dzisiaj już zawód psychologa nie jest stygmatyzowany, ale jest odbierany jako właśnie ktoś, kto pomaga. I tak samo ja przedstawiam się młodszym tutaj moim cudownym klientom. Psycholog to jest taka osoba, która ma za zadanie pomóc i pomagać. Domyślam się jednak, że wśród rodziców również mamy do czynienia ze zróżnicowaniem, to znaczy zróżnicowanie jest w ogóle charakterystyczne dla społeczeństwa, w tym również dla rodziców. I to pewnie, tak trochę polemizując z tobą, Kamilo, pewnie nie jest tak, że wszyscy rodzice, aczkolwiek bardzo cieszy to, że rośnie procent rodziców, którzy potrafią te symptomy dostrzegać, potrafią poprosić o pomoc specjalistów, potrafią zareagować w odpowiednim momencie i to na pewno cieszy. Ale jako psycholożki jesteście przyzwyczajone zapewne do tego, że nie koncentrujemy swojej uwagi na tym, co widać gołym okiem, tylko sięgacie głębiej. Patrzycie nie tylko na przejawy, ale również na przyczyny, na źródła zachowań, różnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia. Gdybyśmy mieli wobec tego zajrzeć pod, nie wiem jak to określić, pod to, co widać gołym okiem, tak? Pod to, co rejestrują statystyki, czy co obserwujemy w postaci różnego rodzaju niepokojących zachowań, to co waszym zdaniem stanowi przyczynę takiego stanu, że no właśnie mamy do czynienia, jak to w tym metaforycznym określeniu zostało powiedziane, mamy do czynienia z dramatycznie pogarszającą się kondycją zdrowia psychicznego młodych ludzi. To znaczy, gdzie upatrywać przyczyny takiego stanu, który obserwujemy, gdzie upatrywać przyczyny tego, że gabinety psychologiczne nie są w stanie przyjąć wszystkich zainteresowanych pomocą osób, w tym dzieci i młodzieży. Często rozmawiam z Kingą. Kinga sygnalizuje, że oczekiwanie na pierwszą wizytę to jest kwestia miesięcy, co najmniej miesięcy. Więc gdzie jest problem? Zacznijmy może tym razem od Darii, jeżeli pozwolicie. Dario, przyglądasz się, tak jak wspomniałem, nie tylko przyglądasz się, praktykujesz w tym zakresie od wielu lat. Gdzie ty upatrywałabyś przyczyny tego stanu, którego doświadczamy? Myślę, że tych czynników jest dużo i nawet trudno byłoby mi wyodrębnić jakiś jeden główny. No niewątpliwie tempo życia, które teraz panuje, ilość stresorów, których doświadczamy, ilość sytuacji, kiedy musimy działać, kiedy musimy być dobrzy, musimy sobie radzić, jest tak duża, że trochę brakuje czasu na to, żeby pochylić się nad własnymi emocjami. A te emocje bardzo łatwo jest stłumić, bardzo łatwo jest je tak poskładać w sobie bardzo głęboko i przyjąć taką postawę działamy, tak, jest dobrze, radzę sobie. I zauważmy, że dzieci w obecnej sytuacji no, też w takim szybkim tempie żyją i mają przed sobą bardzo dużo wyzwań, już od okresu przedszkolnego często i do tego jeszcze, mimo że rodzice bardzo kochają swoje dzieci, to mają też różne problemy, z którymi różnie też sobie radzą, no i efekt jest taki, że
często brakuje czasu na rozmowę, na zatrzymanie się, na tą relację, o której zapewne będzie dziś tak dużo. Tu w komentarzach wyłapałam takie bardzo cenne zdanie o tej żegludze, że musimy uczyć dzieci żeglugi. To jest wspaniałe zdanie. I myślę, że ten świat taki jest i trzeba o tym mówić głośno, że jest trudno, że jest sztorm, że rzeczywiście tych stresorów będzie bardzo dużo, ale to, w jaki sposób my będziemy podchodzić do tych trudności, naprawdę robi różnicę. Życie no nie jest takie, jakie byśmy chcieli, jest takie, jakie jest, i sposób, w jaki my do niego podchodzimy, robi różnicę. Szukając powodów trudności, często jest jednym z tych powodów duży poziom lęku, który towarzyszy i dzieciom, i towarzyszy rodzicom, towarzyszy nam wszystkim, również nauczycielom, również nam jako terapeutom, psychologom. Często jest to właśnie lęk przed tym, że nie wiem, jak ja mam zareagować, nie wiem, jak sobie radzić, lęk przed oceną. Zauważmy, jak bardzo dzieci są wystawione na ocenę. Sama jestem mamą nastolatka, który teraz no, oczekuje na swój egzamin ośmioklasisty i jakby obserwuję tak z bardzo bliska to, co się dzieje i jakie emocje się pojawiają. A jako psycholog widzę te emocje już u młodszych dzieci, nawet u maluszków. Też częścią mojej pracy jest praca z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, z różnego rodzaju takimi rozwojowymi trudnościami, i tam te problemy również są ogromne. I teraz no, myślę, że tego wsparcia brakuje nam wszystkim, ale jednocześnie rozwiązania są też trochę w nas. Więc zatrzymanie się nad tym problemem, w ogóle mówienie o tym, nazwanie, myślę, że my nie znajdziemy rozwiązania, my poszukamy szufladek, które można otwierać, z których można korzystać. I to już jest cenne, takie powiedzenie sobie tak, i to jest okej, to jest normalne, że jest mi trudno, innym też jest trudno, to nie jest nic złego, tak? W mojej pracy bardzo często staramy się ten lęk odczarowywać, normalizować, troszkę tak oswajać, że jest to jedna z emocji, która towarzyszy nam wszystkim, jest bardzo cenna i ona nie świadczy o tym, że ja sobie nie radzę, to jest część mnie. Pojawiły się tutaj już pierwsze kategorie, które na takiej mentalnej mapie, którą dzisiaj próbujemy tworzyć, mogłyby się pojawić. To jest na przykład kategoria lęku. Gdybyś, Kamilo, miała do tej mapy dołożyć kolejną kategorię, to co na niej by się znalazło według ciebie? Myślę, że niepewność, że wcześniej coś, co już Daria tutaj wspomniała, świat był mocno przewidywalny, szkoła była mocno bezpieczna, tak mi się tutaj uchodziła. Dzisiaj wiadomo, mobbing, bullying, wszystkie rzeczy już wychodzą daleko poza szkołę. Dzieciaki mają kontakt ze sobą nie tylko za tymi drzwiami klasy, ale także właśnie w domu, więc o ile dobrze się tutaj cudownie ułoży środowisko rówieśnicze, znajomych, przyjaciół, o tyle jest wsparcie. Jeżeli tego nie ma, to mamy różnego rodzaju zaburzenia właśnie w tej kwestii relacji rówieśniczej i tego też pochodne, czyli właśnie objawy lęku, niepewności, trudności somatycznych, różnego rodzaju poczucie odrzucenia. Więc dzisiaj myślę, że takim też elementem jest taka niepewność w nas samych, co czeka nas, co czeka nasze dzieciaki, no i z drugiej strony też nasza adaptacja do tej kwestii. I sądzę, że nasze dzieciaki właśnie potrzebują pewnych takich stałych zasad, takiego poczucia bezpieczeństwa bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I stąd też ta uważność nauczycieli, dyrekcji, pedagogów szkolnych. Tutaj dla nich też według mnie, ode mnie wielkie słowa uznania, bo na konferencji często właśnie ich spotykam i oni sami mówią, co są w stanie dzisiaj zobaczyć, dostrzec i jak dobrze są w stanie pomagać. Więc na tej mapie myślę, że dzisiaj, która odpowiada za to, w jakiej jesteśmy wszyscy kondycji psychicznej, a nasze dzieciaki szczególnie, to jest kwestia zmienności, nieprzewidywalności. Pandemia pokazała swoje. Sytuacja związana z wojną na Ukrainie pokazała drugie tło,
tych elementów i to też jest, myślę, bardzo trafnie ujęte w tym raporcie, do którego też tutaj ta nasza rozmowa będzie się odnosić. No i Kingo, ciebie również poproszę o dołożenie kolejnej kategorii do tej mapy, takiej, która tobie jest najbliższa. Mamy już lęk, mamy niepewność, mamy nieprzewidywalność. Co jeszcze twoim zdaniem powoduje te niepokojące rozmiary zjawisk, które obserwujecie każdego dnia? Ja myślę sobie, że powinniśmy też spojrzeć pod kątem właśnie szerokości, wielości tych różnych czynników, które mogą powodować to, co widzimy aktualnie dzisiaj. I wiadomo, że to nie jest coś, co powstało wczoraj w ciągu tygodnia, tylko to się budowało przez miesiące, przez lata. Tak jak tutaj już moje przedmówczynie wspomniały, ten okres izolacji, który tak naprawdę stanowi bardzo ważny czynnik społeczny w kontekście takiej etypatogenezy zaburzeń psychicznych, tej izolacji, która tak naprawdę spowodowała raz, że odgrodzenie od spotkań rówieśniczych, spowodowała odgrodzenie czy też zamknięcie doświadczania tego świata, również w sposób zmysłowy. I tutaj idąc za słowami Marii Montessori, to czego nie ma dzisiaj w umyśle, wcześniej nie było w zmysłach. I tak sobie myślę też o rozwoju tych młodszych dzieci, gdzie zostało im to też w gwałtowny sposób odebrane, ta możliwość doświadczania, poznawania świata, rozwijania swojej ciekawości poznawczej. To wszystko zostało zdegradowane też do poziomu nauczania zdalnego, edukacji zdalnej, aktywności, które były na poziomie domowym. Ale my też nie możemy oczywiście w tym wszystkim zapominać o czynnikach innego rodzaju, czyli na przykład takich czynnikach rodzinnych, środowiskowych, ale też genetycznych, biologicznych. One też potrafią zmieniać się dynamicznie. Pamiętajmy, tutaj też się w komentarzu pojawiła jedna ważna kwestia, że dorośli też czekają w kolejkach do psychologów i my też jako dorośli sobie z tymi emocjami nie radzimy. Pamiętajmy, że jednym ze sposobów uczenia się przez dzieci jest uczenie się przez obserwację, przez modelowanie zachowań i teraz to, w jaki sposób też rodzice, nauczyciele, opiekunowie, terapeuci pokazują, czy pokazywali też wcześniej w okresie pandemii, no bo tutaj trudno nie wspomnieć o tym trudnym okresie, pokazywali, w jaki sposób radzą sobie w takich sytuacjach, w jaki sposób opowiadają o określonych okolicznościach, w jaki sposób reagują na różnego rodzaju komunikaty. Też w podobny sposób dzieci kodowały, odtwarzały też w swoim zachowaniu, próbując zrozumieć i nauczyć się tych reakcji w tej takiej nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości. Więc myślę sobie, że ta izolacja, ale też kumulacja tak naprawdę różnorodnych czynników. Musimy chyba pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że tak naprawdę to zawsze jest taka szala między czynnikami ryzyka a czynnikami ochronnymi. I w zależności od tego, ile tych czynników ochronnych jest, ile tych czynników ryzyka jest, to rzeczywiście jest albo mniejsze, albo większe prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do ukształtowania określonych zaburzeń psychicznych, czy zaburzeń zachowania, czy innych trudności różnego rodzaju. Ja tylko mam jeszcze taką jedną ważną kwestię, którą tutaj chciałam poruszyć, bo bardzo dużo, wiadomo, opieramy się i będziemy się opierać pewnie na statystykach, ale ja widzę ogromną potrzebę wspomnienia też o tych dzieciach, które w cudzysłowie wypadają nam z tego systemu statystyk, które nie mają na przykład zdiagnozowanych określonych zaburzeń, które podlegają pod kryteria klasyfikacji na przykład ICD czy DSM, a też posiadają trudności. I myślę, że o tych dzieciach też musimy pamiętać. Jak zauważacie, zapewne czat już się rozgrzał. Pojawiło się tutaj zarówno bardzo dużo komentarzy, bardzo ważnych, ale również kilka bardzo istotnych pytań i chciałbym w tym momencie do tych pytań nawiązać. Pozwólcie, że jako pierwsze postawię pytanie, które zostało sformułowane przez pana Tomasza Karpińskiego. To pytanie zostało poprzedzone dłuższym wywodem, pozwolę go sobie zacytować. Czas prawd wiecznych już minął, pisała profesor Barbara Skarga w zbiorze o filozofię Bać się nie musimy. Uważam, że nie znajdujemy się na morzu, ale na pustyni. Tam bowiem rodzi się pragnienie, to pierwszy symptom przebudzenia. Pragnienie zaś budzi oczekiwanie, że oto wreszcie wśród poplątanych śladów ukaże się ten właściwy, wskazujący drogę, metaforycznie pisze pan Tomasz. No i pytanie, gdzie oprócz szkoły i domu szukać tych śladów? Która z was miałaby ochotę pierwsza zmierzyć się z pytaniem postawionym przez pana Tomasza?
To pytanie nawet nam przesłania tutaj rozmówczynię, przepraszam, jest bardzo, ta wypowiedź jest bardzo długa, ale zaraz ją schowam, żeby was było widać, natomiast... To może ja zacznę, jak mnie przesłania, to ja od razu powiem, panie Tomaszu, przepiękne pytanie. Pytanie bardzo nie tylko metaforyczne, ale też takie, że faktycznie to może być też tą pustynią. I te nasze znaki, do których my dążymy, to jest przede wszystkim zadanie inaczej pytania. Sądzę, że my szukamy wskazówek, mówimy o profilaktyce, mamy raporty, mamy statystyki, a moim zdaniem trzeba zadać pytanie właśnie, do czego my chcemy dojść? O co nam dzisiaj chodzi, aby nasza młodzież potrafiła, umiała, chciała, jak pracować, jak zastosować pewne rzeczy, pewne wartości? I też przychodzi mi do głowy od razu takie pytanie, które ja często zadaję, jak ty się z tym czujesz? Jak tobie było w tej sytuacji? Opowiedz mi o tym twoimi słowami, po twojemu. Pokaż mi swój świat. Więc według mnie takim podstawowym znakiem, symbolem może takiego znaku, może być właśnie pytanie do dzieci, do młodzieży, jak one widzą ten świat, tu i teraz. Dużo jest znowu książek, podręczników, artykułów na ten temat, ale mało kto pyta dzieci, jak one dzisiaj się czują, jak one dzisiaj właśnie przeżywają pewne emocje. Ja sama tego doświadczam, jak jestem zapraszana właśnie na różnego rodzaju wizytacje, małe, krótkie wykłady na temat stresu, na temat emocji. Te dzieciaki właśnie są pełne same pytań, których nie miały wcześniej okazji nigdzie zadać, więc ja sądzę, że początkiem jest właśnie inaczej przeformułować pytanie, dokąd my zmierzamy i dokąd my tak naprawdę chcemy dojść. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, Kamilo, spróbuję sparafrazować twoją wypowiedź. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to oprócz szkoły i domu należałoby szukać w sobie, tak? Ale cała rzecz polega na tym, żeby tworzyć taką przestrzeń i takie możliwości, które dawałyby szansę na poszukiwanie w sobie tego, o co pan Tomasz pyta. No pani, wejść w taki świat dzieci tutaj, zobaczyć ten świat oczami dziecka, jakby mówił Korczak, tak? Korczak też użył takiego cudownego słowa, że każdy człowiek jest światem, a my często próbujemy ten świat uruchomić w jakieś takie ramy, w jakieś statystyki, w jakieś słupki, w jakieś różnego rodzaju właśnie klasyfikacje, a tam jest dziecko ze swoimi potrzebami i ze swoim światem, z całym kontekstem sytuacji, może z mamą, może z tatą, gdzie ma lepsze, gorsze stosunki, może z jakąś trudną sytuacją. Widząc więcej na tej pustyni, jesteśmy w stanie właśnie dostrzec te znaki, tak mówiąc tak metaforycznie, symbolicznie, jak pan Tomasz. To jeszcze ciekaw jestem, co Kinga i co Daria w tej kwestii powiedziałyby. Kingo, jak ty byś się odniosła do tego pytania, które pan Tomasz postawił, nawiązując do tej metafory pustyni? Ja posłużyłem się metaforą wzburzonego morza, a pan Tomasz mówi nam, to inaczej jest. Ja mam takie wyobrażenie, może troszeczkę odbiegające od tej metafory, ale jako takie, że tak naprawdę każdy z nas jest takim zupełnie osobnym ziarenkiem tego piasku na tej pustyni. Każdy z nas jest indywidualny, każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób. My razem możemy dużo, możemy razem postarać się stworzyć fantastyczne rzeczy, ale też w każdym z nas pojedynczo jest jakaś siła. I teraz gdzie tej siły szukać? Tutaj już pojawiła się ta informacja, że w sobie na pewno. Na pewno szukać wsparcia zewnętrznego, czyli dom, czyli otoczenie rodzinne, znajomi, rówieśnicy, oczywiście wsparcie w postaci nauczycieli, terapeutów, ale myślę sobie, że tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu, o którym Kamila wspomniała, czyli potrafienie spojrzeć oczami dziecka. Jeżeli my patrzymy na dziecko ze swojego punktu widzenia, ze swojej perspektywy, takiej dorosłej, dojrzałej nazwijmy to, chociaż nie zawsze, to tracimy bardzo dużo, bo tak naprawdę nie rozumiemy do końca tego, co chce nam to dziecko przekazać. Nie widzimy tych jego emocji, mamy czasami taką tendencję do bagatelizowania, do pomniejszania tych problemów, tych trudności, które dziecko przeżywa, bo patrzymy pod kątem swojego doświadczenia, a nie doświadczenia dziecka. Dlatego moim zdaniem też rodzi się ten kontrast i poczucie osamotnienia, niezrozumienia.
I nagle znajdujemy się na tej pustyni. Dorosły ma swoją perspektywę, dziecko ma swoją perspektywę, nie możemy spotkać się po środku. Myślę sobie też, że bardzo dużą uwagę poświęciłabym na kwestię błędów i tego, że te błędy są dobre, są rozwojowe, są edukacyjne i danie sobie prawa też jako, sobie jako osobie dorosłej do tego, żeby te błędy popełniać, umożliwi temu dziecku odnalezienie się czy na tym morzu, czy na tej pustyni i ono będzie wiedziało, że jak czasami ten wiatr popchnie nie w tą stronę, co trzeba na tym morzu, tak? Czy gdzieś tam na tej pustyni stracimy ten horyzont z pola widzenia, to będziemy wiedzieli, że mamy cały zestaw różnorodnych zasobów, umiejętności, które wcześniej pozwalały nam przetrwać określone trudne momenty, bo przecież na tych błędach my się też uczymy. Dlatego ja zawsze też, pracując z moimi pacjentami, zawsze mówimy sobie o tym, że to jest taki mój przyjaciel błąd, który jest dobry. Ale błędy potrafią też powodować poważne konsekwencje, potrafią powodować, nazwijmy to tak metaforycznie znowu, psychiczne rany. I co wtedy, Kingo? To jest oczywiście kwestia wszystko kontekstu, konkretnej sytuacji. My chcemy też pokazać swoją postawą, bo chodziło mi bardziej o zarysowanie takiej, bycia takim dobrym przykładem, że nawet jeśli czasem ja też jako dorosły nie skontroluję swoich emocji, mam do tego prawo, ale wtedy mówię, rozmawiam o tym z dzieckiem, prowadzę dialog, tłumaczę, dlaczego to zachowanie nie było okej, jak ty się z tym czułeś, pokazuję mu te drogi rozwiązań. To nie jest tak, że my popełniamy błąd i my z tym dalej nic nie robimy. My o tym błędzie rozmawiamy, my zastanawiamy się, szukamy rozwiązań, co możemy zrobić następnym razem inaczej, żeby właśnie tego błędu już drugi raz nie popełnić. Oczywiście rodzic, czy nauczyciel, czy terapeuta też jako osoba dorosła powinna być dla takiego dziecka takim tutorem, takim wsparciem. I jeszcze odnosząc się znowu do tej metafory tego krętu na morzu, to dziecko też nie powinno być od razu wypuszczone na taką głęboką wodę, nie powinno być sobie samo sterem, kotwicą, wiatrem, tylko rzeczywiście ono najpierw musi zdobyć taką wiedzę też właśnie o sobie, o tych swoich zasobach, o tym, z czego może skorzystać, żeby sobie w różnych warunkach, w różnych okolicznościach radzić. Czyli tutaj wracamy do rezyliencji, tak, odporności psychicznej, czyli takiej elastyczności, która umożliwia nam dostosowanie do różnych zmieniających się warunków naszej rzeczywistości. I my jako dorośli powinniśmy z tym dzieckiem być przy nim, być z nim, wtedy, kiedy trzeba dać przestrzeń, ale też wtedy, kiedy trzeba wskazać pewne możliwe drogi, podpowiedzieć może jakieś rozwiązania, być na pewno uważnym obserwatorem i być aktywnym. Dario, Marek Siwicki problematyzuje jeszcze bardziej, pisząc, może pustynia, no dobra, jeszcze jest las pełen drzew. Która z tych metafor przemawia do ciebie najbardziej? Oj, no każda. Ja w ogóle kocham metafory i tak bardzo mocno wybrzmiała mi na tej pustyni samotność. To słowo padło, to ono już było w wypowiedziach Kamili i nazwała to wprost Kinga, że jesteśmy samotni, a jesteśmy w tym lesie i tych drzew jest dużo wokół nas, więc nawiązałam do trzeciej metafory, tylko że no właśnie nie bądźmy tymi drzewami, które gdzieś tam sobie tylko idą do góry, tak, ale roztaczajmy swoje konary, łączmy się, tak, niech te korzenie się ze sobą łączą, bo jesteśmy razem, ale jesteśmy samotni. Tak, my dorośli, dzieci są samotne, tu też padły te słowa w komentarzach, tak, że dzieci wracają do domu, rzucają plecak, rozpakują albo nie, rodzic zapyta albo nie, no bo dziennik sprawdził, mamy no fantastycznie rozwinięte nowoczesne technologie, które są wspaniałe, absolutnie, jak najbardziej, natomiast pytanie, jak my je wykorzystamy, tak, jeżeli one zaspokoiły już tu naszą ciekawość, wszystko wiemy, co było w szkole, nie mamy potrzeby rozmawiać o tym z dzieckiem, no to tracimy tę okazję, to jest tak ważne.
Myślę, że ta samotność może być jakby na tej mapie, wręcz nawet kolejnym takim ważnym słowem, ważnym problemem, ponieważ no to jest duży problem. Jesteśmy razem, ale nie rozmawiamy, tak? Ta rozmowa ogranicza się do pytań właśnie, co dostałeś, był sprawdzian czy nie, obiad zjadłeś jak świetlicy, co zadane, a nie ma takiego bycia tu i teraz, takiego zatrzymania się, czy też w kontekście błędów, problemów w szkole, jaka ocena znowu, trudności. Oczywiście, że pod tym coś jest, tak, że to też był proces, że tak się zadziało, że jest tutaj jakaś, znaczy coś się stało takiego, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać bardziej powierzchownie i na naszym zadaniem często w gabinetach jest te kroki robić w drugą stronę, tak, jakby wracać, szukać tych korzeni, szukać tych połączeń. Także myślę sobie, że no las to chyba jest to, co ja bym chciała, żebyśmy tak mówili, tak? Że jesteśmy. Bo wtedy te drzewa mogłyby stanowić jakiś punkt oparcia, tak? O nie, wiatr, teraz wiatr. Pytanie, które postawiła Agnieszka Gardas wcześniej już, to jest takie pytanie może bardziej szczegółowe, ale myślę, że jesteście dobrymi adresatkami tej kwestii, o którą Agnieszka pyta. Co panie powiedzą o opinii, że powodem wielu problemów młodych ludzi jest trauma relacyjna? Kingo, może tym razem od ciebie zacznę, jeżeli pozwolisz. Oczywiście postaram się tutaj odpowiedzieć. No, powiem szczerze, że pewnie takich szczegółowych statystyk nie mamy do tego, żeby sięgnąć, czy coś jest jakimś dominującym trendem. Natomiast na pewno ta trauma relacyjna, ja może też ze swojego punktu takiego, z racji tego, że jestem też psychotraumatologiem, mogę powiedzieć, że jest rzeczywiście dużo przypadków, w których dzieci doświadczają traumy relacyjne, tak naprawdę różnego rodzaju, bo to są zazwyczaj traumy relacyjne zachodzące we wczesnym dzieciństwie, wynikające też często z zaniedbania i zaspokajania podstawowych potrzeb. Czasem dzieje się to w sposób niezamierzony, w sytuacji, gdy sytuacja materialna, ekonomiczna wymaga od rodzica podjęcia na przykład, nie wiem, pracy na 2 czy na 3 etaty. To dziecko nie ma takich warunków stymulujących jego rozwój w postaci takiej, że ten obiekt, z którym się związuje, on nie jest dostępny, nie odpowiada też na jego potrzeby. No już mówimy też oczywiście o takich skrajnych przypadkach, gdzie ten obiekt rzeczywiście nie zaspokaja podstawowych potrzeb i rzeczywiście jest to wtedy bardzo poważna implikacja dla późniejszego funkcjonowania psychologicznego takiego dziecka. Ale są też oczywiście traumy relacyjne innego rodzaju, które dotyczą traum chociażby w przypadku nastolatków, gdzie pojawiają się pierwsze przyjaźnie, takie poważniejsze, pierwsze miłości i też te emocje, które są odczuwane bardzo gwałtownie, bardzo intensywnie, one też mogą powodować różnego rodzaju implikacje dla późniejszego funkcjonowania psychicznego. Przede wszystkim myślę sobie tutaj w przypadku nastolatków chociażby o obniżonym poczuciu własnej wartości, poczuciu własnej skuteczności, które tak naprawdę jest trzonem tego, na czym my się opieramy, bo to poczucie własnej skuteczności daje mi takie myślenie, że ja wiem, co potrafię zrobić, ja jestem świadomy tego, jakie mam zasoby. Jeśli jestem świadomy, to poradzę sobie w sytuacji trudnej, tak? Bo będę stosować te bardziej adaptacyjne strategie radzenia sobie. Tym samym też w momencie, kiedy mam to większe poczucie pewności siebie, podejmuję więcej aktywności w relacjach z innymi. Nie boję się różnych sytuacji, które mogą mnie spotkać, bo radziłem sobie na przykład z nimi wcześniej, więc to jest wszystko takie wzajemnie się przenikające, ale rzeczywiście niezwykle istotne, ale myślę sobie, że jeszcze odnosząc się tutaj do tej traumy relacyjnej, tak, jest to na pewno rzecz ważna i myślę, że szczególnie o traumie no, zaczęto mówić szczególnie w sytuacji rozpoczęcia wojny w Ukrainie, kiedy ta cała potworna sytuacja rzeczywiście się zainicjowała, ale musimy pamiętać o tym, że tych rodzajów traum mamy bardzo dużo i to nie jest tylko trauma o charakterze wojennym, zdecydowanie.
Kamilo, bardzo proszę, pewnie też chciałabyś w tej kwestii zabrać głos. Tak, myślę, że to, co tutaj Kinga powiedziała, jest bardzo znaczące, że poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości, poziom samooceny w dużej mierze zależy od tego, na ile my stworzymy jako dorośli, rodzice, nauczyciele, przestrzeń dzieci do poznania samych siebie. I teraz załóżmy, że faktycznie nie ma tego czasu, nie ma tej przestrzeni na nawiązywanie relacji, bo jest presja czasu, presja korepetycji, presja ocen. Tutaj Kinga powiedziała o takiej sytuacji, gdzie faktycznie no, rodzice muszą zagwarantować spłatę kredytu, inne zawodowe aspiracje, ale pamiętajmy też o presji edukacyjnej. Nasze dzieciaki przychodzą do domu i w tym domu się nie bawią, nie ma tutaj, ktoś napisał cudowny komentarz tych trzepaków, tego boiska, tylko jest nauka dalej. Są korepetycje, są przygotowania do kartkówek, do projektów, do sprawdzianów. Im lepsza szkoła, tym lepszy poziom i tym większe adekwatne do tego oczekiwania, więc nie ma tego czasu, tej przestrzeni na nawiązywanie relacji i tak jak tutaj było w tym pytaniu, tak, powiedzmy sobie wprost, dzisiaj w zakresie psychologii dużo mówimy o psychotraumatologii z tego powodu, że widzimy wpływ traumy na funkcjonowanie i dorosłych, i dzieci. I dzięki temu, że mówimy o tym też wprost i też padają takie pytania, możemy temu zapobiegać. I tak jak powiedziałam dzisiaj troszeczkę na samym początku naszego spotkania, często w tych najprostszych naszych działaniach, uważności, rozmowie, wysłuchaniu tego, co i jak dziecko przeżyło swój dzień, jest najważniejszy klucz do poznania jego świata i często my właśnie takim małym momentem, refleksją, gdzie jesteśmy tylko dla dziecka, możemy dużo zmienić. Często są takie pytania właśnie w szkole albo po szkole. W szkole już mam na myśli, jak rodzic odbiera dziecko, albo właśnie po szkole, jak są w domu, jak poszedł sprawdzian, jak tam oceny, a co tam z matmy, a co tam z polskiego. I teraz załóżmy, że widzimy to dziecko i mówimy na początku, cześć, jak cudownie cię widzieć, kochanie, jak dobrze, że już jesteś, jak miło, że wróciłeś do domu, jak naprawdę fajnie, że mogę cię tutaj dzisiaj zobaczyć ciut wcześniej, bo ja wróciłam 15 minut wcześniej z pracy, naprawdę super, że już wróciłeś. Na początku może być to dla nas taki mały szok, że nagle no, w jaki sposób mówić takim innym, uważnym językiem, bo my na co dzień go nie używamy. Ale z drugiej strony, załóżmy my jako dorośli, jak byłoby miło właśnie, gdyby ktoś nas witał takimi słowami. Nie jak było w pracy, tylko jak fajnie, że wróciłeś do domu, kochanie, mężu, żono, przyjacielu, cudowna, cudowna kobieto. Jest naprawdę różnica. I w ten sposób my budujemy taki klimat, gdzie my jesteśmy w stanie właśnie usłyszeć dziecko. Usłyszeć nie słowa dziecka, tylko dziecko. Mam takie przekonanie, że w ten sposób zaczynamy tworzyć już repertuar takich zachowań, które byłyby pożądane w odniesieniu do tej kwestii, o której mówimy, ale chciałem jeszcze nawiązując do tego, co spytała, czego to pytanie dotyczy, dołożyć jeszcze pytanie Marty Szymczyk, która też niedawno tutaj w Akademickim Zaciszu gościła. Zaraz zadam jeszcze jedno pytanie sformułowane przez Martę, ale teraz, czy znacie dane dotyczące tego, jak wielu specjalistów, specjalistek z dziedziny psychotraumatologii mamy w Polsce? W Polsce? Dario, czy dysponujesz takimi danymi? Masz taką wiedzę? Nie. Kingo, a może ty wiesz, jaka to jest liczba? Niestety też nie mam takiej wiedzy, natomiast jeśli mogę się odnieść do jeszcze jednej rzeczy, która się w komentarzach pojawiła, która jest poniekąd z tym powiązana, bo padło też takie pytanie, czy jest potrzeba kształcenia suicydologów i suicydolożek w kontekście prewencji właśnie takiego kryzysu suicydalnego. Ja może Państwu, bo to myślę sobie, że to jest bardzo ważne pytanie, oczywiście odpowiem na nie zdecydowanie tak i zaraz powiem dlaczego. Zanotowałam sobie kilka takich statystyk, które w moim odczuciu są niezwykle istotne z tym, żeby też Państwo je usłyszeli. Jest to raport z badań, który został dokonany na przełomie 2022 i 2023 roku. Dotyczył on zarówno kadry pedagogicznej, jak i młodzieży. Był on związany z projektem właśnie związanym z prewencją suicydalnej, prewencją suicydalną. No i okazało się, że aż 46% ankietowanych nauczycieli nie jest na przykład pewnych, jak reagować w przypadku kryzysu suicydalnego. To jest dla nas wynik, który mówi, że jest ogromna potrzeba do tego, żebyśmy stawiali na to kształcenie z racji tego, że
że ta liczba osób, które podejmują próby samobójcze, rośnie z roku na rok w coraz większym tempie. Ja tylko wspomnę, że w roku 2020 prób dokonanych przez dzieci poniżej 18 roku życia było 843, w 2021 1496. Zerknęłam sobie jeszcze teraz na najnowszy raport, który mówi o roku 2022. Ta liczba przekroczyła 2000. Więc zdecydowanie tak, jest absolutnie potrzeba kształcenia w tym zakresie, też z racji tego, że liczba dzieci, które doświadczają w swoim otoczeniu takich sytuacji, gdzie spotykają się z osobami, które przejawiają myśli samobójcze, w przypadku znajomości osoby z myślami samobójczymi 72,5% dzieci odpowiedziało: tak, znam taką osobę. Czy znasz osobę, która dokonała próbę samobójczą? 60%. Samobójstwo w rodzinie 12,5%. Są to naprawdę alarmujące liczby, które motywują nas jako też specjalistów do tego, żeby pójść krok dalej, żeby też kształcić kadry, żeby też kadra była przygotowana, była świadoma i też czuła się bezpiecznie, bo to nie jest nic złego, że nauczyciele nie wiedzą, jak postępować. My też w większości często, kiedy pracujemy w różnych działkach, w różnych dziedzinach, my też nie wiemy wszystkiego, my się ciągle dokształcamy, my ciągle się dokwalifikowujemy, ale widać, że jest ogromna potrzeba do tego, żeby rzeczywiście w taką wiedzę również się doposażyć. Ale statystyki a propos psychotraumatologów bardzo chętnie sobie sprawdzę, więc może jak mi się uda znaleźć, to jeszcze tutaj w komentarzach po zakończeniu spotkania, może jutro podrzucę. To pozwólcie jeszcze, bo tych pytań, które pojawiło się na czacie, jest bardzo dużo i te pytania odnoszą się do kategorii, które już pojawiły się w naszej rozmowie. Wrócę do pytania zadanego przez Martę Szymczyk, bardzo ważnego w moim przekonaniu. Marta napisała: ostatnio spotykam się w swojej pracy z dużą dozą znudzenia u dzieci i młodzieży. Nie mają trudności w relacjach z kolegami, koleżankami, wręcz przeciwnie. A jednak znudzenie codziennością jest spore. Obserwuję niedobór motywacji wewnętrznej, wiele rzeczy jest obojętnych. No i pytanie, jak przeciwdziałać temu stanowi rzeczy? Oczywiście nie podamy pewnie jedynej skutecznej recepty, ale gdybyście miały odwołać się do swojego doświadczenia, to czy po pierwsze podzielacie to przekonanie Marty o niedoborze motywacji wewnętrznej, a po drugie, czy z waszej praktyki psychologicznej, pedagogicznej również, wynikają, czy w waszej praktyce są takie sposoby, które pozwalają przeciwdziałać temu stanowi rzeczy? Kamilo, może do ciebie skieruję jako pierwsze to pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, bardzo znaczące pytanie. Ja tutaj właśnie od razu, jak je zobaczyłam, zaczęłam sobie wertować ten raport, o którym też jest mowa na naszym spotkaniu, który dopiero co niedawno został ujawniony, a propos samopoczucia właśnie i kondycji naszych dzieciaków. I faktycznie tak jest, że ten element, o którym tutaj pani Marta wspomina, że jest ten niedobór tych relacji, tych związków, tego poczucia, że jestem obecny w klasie, jestem widoczny w tej klasie i tam jest też moje miejsce, tutaj w statystykach też się przejawia. Niestety nasze dzieciaki mają niski poziom, który spada satysfakcji właśnie z funkcjonowania swojego i w szkole, i w domu. Tylko pytanie, czy jest ten właśnie niedobór tych elementów motywacyjnych, czy jest wręcz odwrotnie, jest przeładowanie, bym powiedziała, przestymulowanie, jeżeli chodzi o kondycję szkolną, kondycję przedmiotów, taką presję. Tutaj warto nawet wspomnieć o wynikach badań PISA w 2018 roku, gdzie my naprawdę jesteśmy w czołówce. O ile tutaj, jak Inga zaznaczyła, niestety suicydalne trudności się pogłębiają, tak, w badaniach PISA z roku na rok nasza młodzież, nasi 15-latkowie wypadali coraz to lepiej. Więc mamy taki mały dylemat, że nasza młodzież uczyła się szybciej, lepiej, efektywniej, a z drugiej strony gdzieś straciła z oczu to, co ją bawi, to, co ją cieszy, te zainteresowania, które są ich, a także tą przestrzeń, ten moment na zawieranie tych znajomości. Więc odpowiedź na to pytanie sądzę, że mogłabym skierować na nas, na wychowawców, na nauczycieli i na wykorzystanie każdej szansy, jaką mamy na integrację zespołu klasowego, na poświęcenie takiej chwili na pewne wartości, jakim jest tutaj na przykład zakres i powiększenie tego zakresu tolerancji, akceptacji, współpracy,
żeby godzina wychowawcza była godziną wychowawczą, żeby to nie było odrabianie innych przedmiotów, żeby to nie była matematyka i polski na przykład, królowa i oczywiście tutaj nauk, tylko żeby to był ten czas na faktycznie wykorzystanie go na zwiększenie tych naszych deficytów pośród młodzieży, jakie już widzimy. Czy jeszcze Kingo i Dario chciałybyście do tej kwestii nawiązać? Dario, jeżeli pozwolisz. No, ja tutaj chciałabym też wspomnieć o takiej pułapce, w którą myślę, że bardzo łatwo jest wpaść, a mianowicie dostępna jest nam bardzo duża pula różnorodnych rozwiązań, poczynając od zabawek dla dzieci, które są fantastyczne i interaktywne, to jest oczywiście cenne, natomiast bywa tak, że trochę pomijamy własną kreatywność, albo nawet bardzo pomijamy własny wkład i idziemy sobie dalej przez kolejne lata, tak? I dziecko chce, dostaje, dziecko się denerwuje, szybko trzeba ją uspokoić, szybko jakoś trzeba sobie poradzić, tak? I sami nie wiemy kiedy, dzieje się tak, że brakuje nam jakiegoś własnego repertuaru, właśnie strategii radzenia sobie, nie radzimy sobie z nudą, uważamy, że nuda jest czymś złym, tak? I trzeba ją bardzo szybko zapełnić, no bo to przecież jest bezwartościowe. Ja osobiście cieszę się, że coraz częściej właśnie mówimy o tym i mamy taką potrzebę zatrzymania się. Trochę jakby sami zabrnęliśmy już za daleko i wydaje mi się, że czujemy takie zmęczenie tym takim ciągłym działaniem. I to no, efekt jest właśnie często widoczny u dzieci, tak z mojej perspektywy. I jakby często rodzice to zgłaszają. One nie umie się niczym zająć na przykład. No okej, okay, a kiedy zaczynamy rozmawiać o takim codziennym życiu i latach, to okazuje się, że naprawdę mało miejsca było na takie zwyczajne życie, na takie po prostu zwyczajne działania, taką kreatywność, tworzenie, nudzenie się, niezadowolenie z pewnych rzeczy. Dla rodzica wytrzymać to niezadowolenie to nie jest łatwe, szybko chcielibyśmy je zapełnić, tak, żeby było dobrze, fajnie, żeby te emocje znowu były pozytywne, jakby zapominając o tym, że inne emocje są też ważne. Bywa tak, że dzieci wchodząc do gabinetu, jakby dzieci są bardzo szczere i jasno nam mówią, to nie ma nic dla mnie. Na przykład ja nie mam się tutaj czym bawić, na co rodzic bywa, że odpowiada tak, no bo takich zabawek to w domu nie ma na przykład, co absolutnie nie jest jakąś krytyką, ale jakąś informacją, nie? Że może gdzieś gubimy pewne rzeczy, my jako dorośli, ale też dzieci, tak? Bo ja potwierdzam to, że rzeczywiście obserwuję to, takie poczucie, że ciężko jest mi się czymś cieszyć, ja właściwie nie wiem, z czego mam się cieszyć. Nie? Aczkolwiek no, zawsze tutaj też trochę trzeba mieć czujność, czy aby nie mamy do czynienia z pewnym spadkiem motywacji, spadkiem zainteresowań, chęci do podejmowania różnych aktywności, tak w kontekście depresyjnych problemów i trudności, co jest też takim sygnałem alarmowym dla nas, że dziecko, ale dorosły oczywiście również traci chęć do podejmowania różnych aktywności i zmniejsza się taka umiejętność odczuwania przyjemności. I jeszcze do Kingi skieruję to pytanie o motywację wewnętrzną. Czy ty obserwujesz również takie zjawisko spadku tej motywacji wewnętrznej albo jej braku? Tak, i powiem szczerze, że to jest bardzo duża liczba też rodziców, którzy przychodzą dosłownie z problemem pod tytułem: moje dziecko nie ma zainteresowań. Ono właściwie tak jakby, no nie wiem, nie chce mu się i tak nie są do końca w stanie też powiedzieć, czy to wynika właśnie z braku motywacji, czy bardziej z braku chęci, czy jakiegoś obniżonego nastroju, więc rzeczywiście tych przyczyn może być bardzo dużo, ale jakby dodając i odnosząc się też do tego, co Kamila też powiedziała, czyli tego przeładowania
Myślę sobie o przeładowaniu nawet dzieci w wieku przedszkolnym zajęciami dodatkowymi. Balet, pianino, akrobatyka, świetnie. Dbamy o wszechstronny rozwój, super. Jeśli to sprawia dziecku przyjemność, jeśli dziecko chce, ale ma też w tym wszystkim czas na to, żeby swobodnie doświadczyć z tego świata, to wszystko jest ok. Ale jeżeli to dziecko zasypia nam w drodze z zajęć na zajęcie, jeżeli ono skarży się na to, że nie ma czasu pobawić się, bo już jest włożone na kolejne zajęcia, no bo trzeba już jakby gdzieś tam jeszcze dbać o ten rozwój, to rzeczywiście tutaj zapala nam się lampka pod tytułem, czy nie dochodzi do tego przeładowania. Myśląc sobie o systemie szkolnym, bardzo wielu małych takich pacjentów w wieku szkolnym skarży się na to, że oni są zmęczeni, że oni są przeładowani tą ilością zajęć, ilością godzin, tego, co muszą robić też po zajęciach. My zazwyczaj, no może nie wiem, w przypadku psychologów troszeczkę może jest inaczej, ale generalnie w większości jest tak, że przychodzimy po pracy do domu i możemy zająć się sprawami domowymi. W przypadku dzieci często bywa też tak, że te dzieci przychodzą do domu, odrabiają zadania domowe, muszą uczyć się na kolejne dni sprawdziany, a wiadomo, że czasami jest tak, że tych sprawdzianów w ciągu dnia jest kilka i ten dzień właściwie wygląda w ten sposób, że to dziecko cały czas jest w pracy, cały czas jest na obrotach bardzo wysokich, nie ma tego czasu na to, żeby chociażby odpocząć. To jest rzecz pierwsza, ale też myślę, że nie sposób nie wspomnieć o urządzeniach elektronicznych, które też są, tutaj Daria o tym też poniekąd też już zainicjowała tą rozmowę, są też taką pułapką w kontekście uzyskiwania w cudzysłowie oczywiście łatwej nagrody, bo one bardzo szybko aktywują nam układ nagrody, dają nam taki power dopaminowy, w związku z czym, kiedy dziecko na przykład przegląda określoną aplikację i pojawiają się nowe rolki, 10-sekundowe, jest to taka szybka, łatwa nagroda, która tak naprawdę karmi nasz mózg takimi informacjami, że o, coś jest przyjemne, coś jest łatwo dostępne, szybko, ja tu kliknę, już to mam. I niestety widzę też ten taki problem, że dzieci obecnie mają ogromny problem w odraczaniu gratyfikacji. Nie potrafią wyczekiwać w dłuższym odstępie czasu na określone rzeczy. Bardzo często zdarza się tak, że rodzice mówią, bo wie pani, mieliśmy też z mężem trudne dzieciństwo i chcieliśmy tym dzieciom tutaj naszym wynagrodzić, dlatego oni mieli już od samego początku wszystko. I to nie do końca jest dobre, bo w momencie, kiedy nie ma tego momentu wyczekiwania, tego momentu oczekiwania, jakby tworzenia sobie planu działania do osiągania określonego celu, to ten cel jest taki praktycznie na wyciągnięcie ręki. Ja po prostu chcę i mam. Idę do sklepu, kupię batona, chcę nowy telefon, dobrze, kupię ci nowy telefon, chcę nową aplikację, jakąś grę, proszę bardzo, ściągamy, jest gra. Już o aplikacjach typu jakiś TikTok, Instagram już nie wspomnę, bo tam rzeczywiście jest tego cała masa, tak, tych rolek 10-sekundówek, które rzeczywiście też wpływają bardzo istotnie na proces koncentracji uwagi. I w efekcie tego wszystkiego też rodzi się taki mechanizm, że dziecko zaczyna widzieć, że kurczę, ja nie mogę się na niczym skupić, ja nie mogę wytrwać dłużej w danej czynności. I w tym momencie zaczyna się tworzyć taki mechanizm porzucania tej aktywności, niefinalizowania jej, a w efekcie zniechęcenia, odrzucenia, zrezygnowania. Więc myślę sobie, że to jest też taki ważny punkt, o którym na pewno warto wspomnieć. Bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmiewają w naszej rozmowie kwestie dotyczące emocji również. One też pojawiają się w czacie, między innymi w takim pytaniu, które cytowany już tutaj pan Tomasz Karpiński zadał. Bronka Nowicka w jednym z wierszy pisze: smutek mnie uczy, że służę do życia. I pytanie, które pan Tomasz formułuje: jak i co mówić młodym ludziom o smutku? Kamilo, znów poproszę ciebie jako pierwszą, gdybyś miała z tym pytaniem się zmierzyć. Że jest ważną emocją. Że jest ważną emocją, która jest potrzebna każdemu, i małemu, i dużemu. I że jest jak najbardziej potrzebną emocją do przeżywania. Nie jest ona oznaką słabości, nie jest ona przejawem tutaj trudności, jest oznaką, że czujemy. I często to my dorośli mamy taką tendencję do postrzegania smutku i płaczu jako właśnie oznak słabości, niedostatku, różnego rodzaju problemów, a tak nie jest. Smutek jest tak samo potrzebny jak każda inna emocja i też mamy kłopoty. I może też warto się tutaj już w tym momencie do tego przyznać, my jako dorośli,
z różnymi emocjami, nie tylko smutkiem. Nie potrafimy niekiedy stworzyć przestrzeni na żal, na zazdrość, na złość. Wściekłość nam się myli tak naprawdę z przykrością, a to są przecież inne odcienie tak naprawdę tutaj uczuć, więc to pytanie jest istotne dlatego, bo pokazuje, że z podstawami tutaj mamy naprawdę kłopot jako dorośli, a jeżeli my mamy z tym kłopot, to jak to przekazać dzieciom? Dzisiaj nasze kochane dzieciaki nie radzą sobie ze smutkiem, z frustracją, właśnie z takim płakaniem w toalecie, w szkole, bo uznają, że no przecież ja mam być silny, nie mam sobie dać rady, ja mam być zdrowym uczniem i jak najbardziej młodą dziewczynką, co daje sobie radę, więc smutek tu nie pasuje. Tymczasem to jest ludzka emocja i tymczasem mówienie o emocjach, właśnie taka normalizacja emocji, może powiedzmy w ten sposób, jest dzisiaj potrzebna, jest taką podstawą. I zaczynamy od siebie, od dorosłych, tak? Mama jest dzisiaj smutna, mama miała gorszy dzień w pracy, tak? Tata też ma ochotę czasem po prostu mocniej coś zaakcentować. Krzyk nie jest, słuchajcie, zawsze oznaką agresji. Krzyk też się zdarza, też jest ludzki i za krzyk też możemy zawsze przeprosić. Coś, co dzisiaj też Kinga powiedziała, my modelujemy pewne zachowania, pokazujemy swoim przykładem, jak możemy sobie radzić. Poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości, samoocena nie są takimi umiejętnościami, z którymi my przychodzimy na świat. My je wytwarzamy, produkujemy, tak samo pewność siebie. Każdego dnia możemy albo właśnie do tego plecaka emocjonalnego z komentarza, tutaj zaczerpnęłam to określenie, włożyć coś ważnego dla naszych dzieci, albo zostawić go pustym. To jest tylko i wyłącznie nasz wybór, nasza umiejętność, nasza możliwość. I też do słów Kingi a propos właśnie skupiania uwagi, pracy właśnie w dłuższych etapach czasu, odraczanie tej gratyfikacji, cierpliwości. Pamiętajmy, że jest zabawa, która jest potrzebna dzieciom, która nie jest czasem straconym, która nie jest czasem na hobby, czasem wolnym. W czasie zabawy nasze dzieci uczą się samych siebie, uczą się tego świata, pewne rzeczy sobie tłumaczą, swój właśnie taki dziecięcy świat na taki swój własny język i on jest im potrzebny. Ten świat dzieci jest im potrzebny do tego, żeby zrozumieć nasz świat dorosłych za chwilkę. Tymczasem tego czasu na zabawy mają niewiele. I co więcej, jest niewiele tego czasu, żeby go zagospodarować. Pobawmy się w tak zwaną zabawę dowolną. Wyjdźmy na podwórko, zadzwońmy po kolegów, wymyślmy jakąś wspólną zabawę. Za chwilę się pojawiają komentarze: uważaj, poczekaj, nie te buty, nie te spodnie, tam jest niebezpiecznie, tam nie wychodź, jest tysiące ale. I w pewnym momencie, tak jak Inga to zauważyła, jest rezygnacja, jest niechęć do tego typu zabaw, do tego typu właśnie samodzielnych pomysłów, interwencji na samodzielne właśnie tutaj pomysły i zabawy. Więc jeżeli tylko możemy, to zadbajmy o emocje i właśnie zadbajmy o taką przestrzeń do zabawy, która wcale nie jest czasem straconym, tylko czasem potrzebnym. Pisał o tym Lew Wygocki, Piaget też na tym opierał swoje badania, więc to jest czas potrzebny, zabawa swobodna naszych dzieciaków jest czasem im bardzo, bardzo mocno potrzebna. Czy do tego wątku smutku, o który spytał pan Tomasz, Kingo, Dario, chciałybyście jeszcze nawiązać? Ja mam taką jeszcze refleksję. Słuchajcie, komu z nas nie zdarzyło się na pytanie, co ci jest, odpowiedzieć nic? No, to jest ludzkie, tak? To towarzyszy wszystkim nam, że te takie emocje, które postrzegamy jako trudne, gdzieś tam byśmy najchętniej odsunęli od siebie, trochę tak spłycili, tak? W kontekście tego modelowania, o którym wspomniała i Kinga, i modelowania, okazywania, przeżywania, akceptowania emocji, o czym mówiła Kamila, ja też bardzo mocno to czuję i bardzo mocno się z tym zgadzam. Nam dorosłym trudno jest przyznać się do naszych emocji, często tak jest, ale okazujemy je, tak? Natomiast mówić o nich potem, omówić to z dzieckiem, to już jest osobna bajka i fajnie, myślę, że jest to bardzo wartościowe, żeby tak samemu przed sobą przyznać się, kurczę, jak to ze mną jest, nie? Czy ja moje dziecko przepraszam? Czy ja mówię na przykład mojemu dziecku, przepraszam, że tak zareagowałam? Bo
poczułam się jakoś, coś przeżywam. Czy my mówimy o naszej zazdrości jako dorośli? Przecież zazdrość jest zła, tak? I świadczy o tym, że jesteśmy, no chcemy być w oczach naszych dzieci tacy idealni, nieskazitelni, perfekcyjni, ale to właśnie nie o to tu chodzi. My mamy być sobą. W kontekście też nowoczesnych technologii, dzieci już dawno nas przegoniły. My nie jesteśmy dla nich ekspertami, ale mamy być dla nich innym ekspertem, mamy być towarzyszem, mamy być autentyczne. Jeszcze w kontekście tego, co powiedziała Kinga na temat właśnie dostępności i atrakcyjności różnych kolejnych gier, różnych fajnych, takich pobudzających, przeczytałam komentarz nic, ja też tak odpowiadam, przyznaję się. W kontekście takich właśnie dostępnych, fajnych, kolejnych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, zauważmy, że bardzo łatwo jest wpaść w taki mechanizm uzależniania szczęścia od dostarczenia sobie osiągnięcia, zdobycia czegoś. Tak, jest to taki błąd myślenia, który jest bardzo popularny, częsty i wpadamy w niego bardzo łatwo, tak? Jeżeli jak to zdobędę, to będę szczęśliwa, tak? Jeśli będę miała, nie wiem, taką pracę, będę szczęśliwa, kupię nowy samochód, będę szczęśliwa, czy się wyprowadzę. Natomiast no, pułapka polega na tym, że ten poziom szczęścia albo poziom nieszczęścia bardzo szybko wraca do poziomu sprzed zdobycia, więc trzeba szukać sobie kolejnego celu i w tym wszystkim tracimy siebie i tracimy tego, co ja naprawdę, albo co to dziecko w rzeczywistości by chciało, potrzebuje. No i jeszcze Kingo, do ciebie prośba, czy w tej kwestii jeszcze coś dodałabyś? Jak zawsze tak. Znaczy, myślę sobie, że to jest tak szeroki temat, że ciężko jest nie powiedzieć chociażby jednego zdania. Ja mam taką jeszcze jedną refleksję z tym związaną, bo wyszliśmy od smutku, przeszliśmy przez cały repertuar emocji bardzo dobrze, bo właśnie daje nam to uzmysłowienie, że te wszystkie emocje są niezwykle ważne. Natomiast my jako dorośli też powinniśmy tym dzieciom pomóc w adekwatnym ich wyrażaniu, bo to, że dziecko przeżywa je, pokazuje je ekspresyjnie, to jest okej. My nie chcemy właśnie tworzyć takiego trendu, no właśnie, który też obserwuję w ostatnim czasie, że chcemy mieć takie dziecko grzeczne i posłuszne, które jest podporządkowane, jest pasywne. Ja nawet ostatnio taki mem udostępniałam gdzieś tam na swoim fanpage'u. Zwracają się rodzice do dziecka. Kochani, kiedy dorośniesz, chciałabym, żebyś była asertywna, pewna siebie i odważna, ale teraz, kiedy jesteś dzieckiem, to masz być pasywna, grzeczna i podporządkowana. I ja od razu mam taką wizualizację takiego dziecka, na przykład w wieku przedszkolnym, który siedzi sobie przy ławeczce, przy stoliczku, z rączkami tak prosto trzymającymi je na stole, które nie wchodzi w konflikty, nie odwraca się, nie przeszkadza, najlepiej to się nie odzywa i ono jest pokazywane jako wzór do naśladowania. I ja mam takie pytanie, czy to jest rzeczywiście to, czego my chcemy, bo w tym momencie wymagamy od dziecka czegoś, co jest sprzeczne z jego rozwojem tak naprawdę, bo to dziecko, ono ma prawo do tego, żeby jeszcze wykazywać pewne nieharmonijności, do tego, żeby przeżywać gwałtownie swoje emocje, żeby okazywać złość, smutek, gniew w różnych okolicznościach. My powinniśmy stworzyć takie warunki, żeby dziecko też oczywiście za naszym przykładem, ale też w tym bezpiecznym otoczeniu potrafiło po pierwsze te emocje nazwać, po drugie je wyrazić, zidentyfikować i przewidzieć w kolejnej sytuacji, co można by zrobić inaczej, jak można zareagować inaczej. Więc myślę sobie, że też musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę to posłuszne, grzeczne dziecko, które na przykład się nie odzywa, nie aktywuje, nie wchodzi jakoś specjalnie w interakcję, to też może być dziecko nieśmiałe, to może być dziecko zalęknione, to może być dziecko, które przejawia jakieś symptomy depresyjne, a my patrzymy na nie pod kątem tego, że nie przeszkadza. To nie jest tak. No to mamy już całą gamę emocji. Wspominaliśmy już o motywacji wewnętrznej.
No ale pojawiło się w czacie takie pytanie, a raczej stwierdzenie o tym, że te oczekiwania wobec dorosłych, zwłaszcza tych, którzy pełnią różne role, pani Agnieszka Bruska właśnie tak to sformułowała, i znowu wielka odpowiedzialność, zadanie dla nauczyciela, który ma nauczyć, wytłumaczyć, zauważyć, rozwiązać i jeszcze go z tego rozliczą. No właśnie. Mówimy o trudnej sytuacji dzieci, młodzieży, a co z dorosłymi w tej sytuacji? Tak, myślę, że co z nauczycielami, co z edukacją w tej sytuacji? Tutaj tak warto nazwać to pytanie, bo kondycja polskich naszych nauczycieli ma się różnie i to też trzeba przyznać. Dużo się od nich wymaga, dużo administracji, dużo obsługi e-dziennika, dużo innych kwestii, które dochodzą. To jest fakt, całkowicie to rozumiem i też rozumiem tego typu spostrzeżenia. Niemniej nauczyciel, nawet ten jeden, niech to będzie pan od plastyki, pani od muzyki, może odmienić świat dziecka. Często może nam się wydawać, co ja mogę, skoro ja mam tylko tamte 2 godziny w ciągu całego tygodnia. Ale przez te 2 godziny można wytworzyć taką atmosferę w klasie, można zauważyć dziecka potrzeby, można na tyle się nim zaciekawić i dać mu poczucie, hej, jesteś ważny, że to dziecko będzie przez cały tydzień inaczej się uśmiechać. Więc tak, myślę, że jeżeli ktoś rozliczy, to uśmiech dziecka przede wszystkim. Całkowicie rozumiem tego typu komentarze i moim zdaniem, i to też mówię swoim studentom i podkreślam naprawdę znacząco, że dla mnie zawód nauczyciela jest najpiękniejszym i najważniejszym zawodem, bo odpowiada za przyszłość, bo kształtuje coś, co jeszcze niepoznane, ale coś, co jest znaczące. Może to brzmi idealistycznie, może to brzmi tak nad wyraz, ale po chwili takiej refleksji, to kiedy później pytam studentów, z jakiego powodu jesteście na tych studiach, oni mówią, bo była taka świetna pani, na przykład od angielskiego, na filologii, albo bo była taka sympatyczna pani psycholog na psychologii, albo bo wie pani, kiedyś oglądałam taki wywiad i te osoby naprawdę się wami inspirują. Świata edukacji formalnego nie jestem w stanie zmienić, ale mogę zapewnić z całą tutaj dłonią na sercu, że wy jako nauczyciele jesteście we wspomnieniach, w pamięci swoich już dorosłych absolwentów, a wasza praca jest nieoceniona. No to myślę, że, bo ten wątek moglibyśmy oczywiście długo kontynuować, ale wrócę teraz do pytania, które pan Marek Siwicki kilkakrotnie postawił, no i wreszcie napisał, nalegam, by wrócić do dziecięcego znudzenia i cyberwypalenia. Czy są już tego ostatniego przejawy? Dario, do ciebie w tym momencie się zwrócę jako pracowniczki Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego. Czy ty spotykasz się z takimi sytuacjami jak ta, o którą pyta pan Marek? To znaczy, czy obserwujemy już zjawisko cyberwypalenia? No, ja pokusiłabym się o odpowiedź twierdzącą, dlatego że myślę, że warto jest nazywać rzeczy po imieniu w kontekście zdrowia psychicznego, nie bać się jakby właśnie mówić o tym, co się dzieje, w kontekście szczególnie, akurat tu nawiążę do nowoczesnych technologii, dlatego że jakby tak mnie trochę w tą stronę mnie prowadzi to pytanie, a wydaje mi się, że będzie to też dobry przykład. Bardzo często spotykamy się z sytuacjami, kiedy rodzic deklaruje, nam zgłasza, że dziecko ma problem z odstawieniem, tak, urządzeń ekranowych, że to jest chyba uzależnienie. I teraz, kiedy zaczynamy się zagłębiać w tę sytuację, okazuje się, że ten smartfon już tam od wielu, wielu lat jest w domu, bez limitów, że są pozakładane hasła przez dziecko, że rodzic nie ma dostępu, rodzic nie wie, w co dziecko gra, że naprawdę kontrola jakby absolutnie została już rozmyta, jeżeli chodzi o dostęp do różnych treści w internecie. I w pewnym momencie rodzic
zaczyna odczuwać niepokój, tak? No bo widzi, co się dzieje, więc stara się postawić jakąś granicę, powiedzieć: hej, odłóż, daj mi ten telefon, nie wiem, odstaw. Spotyka się z protestem. Często jest tak, że ten protest jest tak silny, że rodzic czuje się z tym źle, czuje się bezradny, bo nie wie, jak ma na to zareagować. I albo idzie to w stronę właśnie poszukiwania pomocy, albo no dobra, no właściwie to nie chodzi nigdzie, no siedzi w domu, no to już lepiej niech siedzi w tym internecie, tak? Przypadkowo i koło się zamyka. Ale słuchajcie, często jest tak, że tej obecności dorosłego w ogóle nie ma, tak? I tu nie o to chodzi, żeby to była kontrola, taka żandarma, tak? Tutaj nie wolno. Tu chodzi o towarzyszenie, o autentyczną ciekawość, o wprowadzanie dziecka w ten świat nowoczesnych technologii, po to, żeby stać się tym partnerem, tym ekspertem autentycznym, takim ważnym, bo wtedy mamy możliwość przekazywać swoje wartości, wtedy mamy możliwość stawiać, wyznaczać te granice, one muszą być, ale niech będą poparte jakby argumentami, tak? Niech one z czegoś wynikają, a nie, nie, bo nie. Ale często bywa tak, że to już poszło tak daleko i że ilość tych gier jest już tak ogromna i absolutnie przekraczająca wiek dziecka, i to już naprawdę w sposób bardzo, bardzo duży, że dzieci po prostu już no, tak dużo widziały i tak dużo doświadczyły, że jest naprawdę to już niebezpieczne, bo tak też bywa. Pan Marek doprecyzowuje jeszcze, mówię o analogii do wypalenia zawodowego. Dzieci mają dość świata cyfrowej fikcji. Kingo, czy ty w swoim gabinecie spotykasz się również z takimi przypadkami? Myślę, że tak, natomiast myślę też, że dotyczy to bardziej dzieci w wieku starszym szkolnym, czyli już nastolatkowie. Jednak jeśli chodzi o te młodsze dzieciaczki, wiek przedszkolny, młodszy szkolny, to jest jednak dalej takie zaaferowanie tym światem wirtualnym, chęć właśnie naginania tych zasad, przekraczania tych dostępnych limitów, omijanie gdzieś tam tych zabezpieczeń. Natomiast w przypadku nastolatków szczególnie widzę taki trend, który polega też na tym, że ci nastolatkowie też już są bardzo świadomi. Oni zaczynają zauważać to, jakie implikacje to powoduje też dla ich funkcjonowania psychicznego. Widzą związek obniżonego nastroju, obniżonej motywacji, zmniejszonej ilości zainteresowań. Widzą, że ten świat wirtualny bardzo często nie jest tak naprawdę realny, bo jeśli spojrzymy chociażby na Instagram, miliony filtrów, zmiany tła, tak, rzeczy, które... z którymi na przykład kiedyś nastolatkowie identyfikowali się, myślę sobie o porównywaniu się na przykład do grona rówieśniczego, to tym gronem były osoby z klasy, osoby ze szkoły, osoby z podwórka, natomiast dzisiaj ci nastolatkowie, te dzieci identyfikują się tak naprawdę z osobami z całego świata, bo do tego jest tak przeogromny dostęp. I myślę sobie, że w którymś momencie u nastolatków nastąpił taki przełom, na zasadzie dość. Widzimy też bardzo często obecne na Instagramie ruchy body positive, zdjęcia właśnie wrzucane celowo bez filtrów, bez makijażu, po to, żeby pokazać tą prawdziwą stronę, żeby odejść od tego, co ta technologia nam dała, jak zafałszowała pewien obraz rzeczywistości, to w jaki sposób budowała też te poczucie własnej wartości z piasku, z lajków, followersów, którzy tak naprawdę bardzo często byli w myśl idei like za like, follow za follow, i to doprowadziło do niczego tak naprawdę, a doprowadziło między innymi chociażby właśnie do takich trudności w funkcjonowaniu psychologicznym. I ci nastolatkowie, oni są naprawdę dzisiaj bardzo uważni i sami chcą nad tym pracować, sami widzą to, że ten świat wirtualny nie daje im i nie zapewnia im tych bazowych potrzeb, które są tak naprawdę ważne, które są dla nich wartościowe.
wartościowe, które właśnie oscylują wokół relacji, wokół komunikacji, wokół dialogu, wokół bycia usłyszanym, bycia zauważonym, ale nie w milionie lajków, tylko bycia widzianym tu teraz naprawdę, w tej chwili, w której ja tego potrzebuję. Kamilo, odniosłem wrażenie, że chciałabyś coś dodać do tej kwestii. Bardzo poczułam to, co mówi Kinga, to jest bardzo wartościowe i samo pytanie i sam ten świat online'owy jest dzisiaj częścią naszej współczesności, on tu będzie. I on będzie coraz bardziej tak wchodzić mocno, integrować się z takim naszym światem tu i teraz. Pytanie o balans i o harmonię, o uważność, gdzie widzę dziecko w tym świecie rzeczywistym, a gdzie widzę go w tym świecie online i w jaki sposób ja też tworzę tą rzeczywistość online. Tak jak Kinga powiedziała, można mieć dużo lajków, dużo followersów, dużo cudownych, naprawdę fantastycznych komentarzy, ale w tej samotności pozostać samemu, tylko i wyłącznie w swojej tutaj przestrzeni, pokoju, na łóżku, z płaczem, z tym smutkiem, ze złością, z różnymi innymi emocjami. I odnalazłam też ten fragment badania, o którym chciałabym wspomnieć, słuchajcie. To jest badanie z 2020 roku Makaruka, które mówi, że 7% dzieciaków stwierdziło, że nie ma żadnej osoby, od której mogłoby otrzymać wsparcie w trudnej sytuacji. A idę o zakład, że te 7% ma konta na Facebooku, ma konta na Instagramie, bo mówimy właśnie o wieku 15 lat plus. Więc z pewnością oni mogą być zmęczeni tym światem, ale to jest część ich świata. Więc nie można się wypisać z tego świata online. Nie można się cofnąć do wielkich kół, do naszych czasów, do Państwa może tutaj czasów, do Waszych czasów, ale możemy wytłumaczyć ten świat. I tak jak tutaj wspomniała Daria, być takim modelem. Telefon służy przede wszystkim do dzwonienia, komputer do pisania, a ludzie do spotykania się, do bycia ze sobą. Bardzo to poczułam i właśnie chciałam to mocno, mocno dodać, bo to spotkania pomiędzy człowiekiem a człowiekiem są bardzo istotne, a my naprawdę mamy deficyt dzisiaj tego, mając cudowne konta na Facebooku. No to wkładamy do tego naszego przysłowiowego koszyka kolejne zalecenie, czy kolejną radę, którą zabieramy pewnie z sobą z tego spotkania. Wracam do pytania sformułowanego przez Agnieszkę Olechowską, która spytała, jak panie z perspektywy waszego doświadczenia oceniacie stan pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z różnie uwarunkowanymi trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi. Jak oceniacie panie współpracę z rodzicami, opiekunami dzieci z niepełnosprawnościami i tak dalej? Czy rodzice i dzieci z trudnościami rozwojowymi zwracają się o pomoc do pań? To jest kolejna ważna kwestia, która w naszej rozmowie się pojawia. Kingo, może zacznę w tym przypadku od ciebie. Wyświetlę jeszcze raz to pytanie, żeby jego treść nam nie umknęła. Jak to jest w przypadku dzieci i młodzieży z różnie uwarunkowanymi trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi? No i o ich rodziców, opiekunów chodzi w tym przypadku o dzieci z niepełnosprawnościami. Ja może zacznę od tego, że w ogóle jeżeli mówimy o zaburzeniach rozwojowych, to według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę były to zaburzenia, które były najczęściej weryfikowane, najczęściej jakby figurujące w statystykach i to było ponad 65% z tego co kojarzę, więc to jest rzeczywiście przeogromna grupa dzieci, ale też opiekunów, które są w potrzebie. I teraz jeśli patrzeć mam na to z punktu w takiej swojej własnej praktyki prywatnej, to oczywiście to też do gabinetów prywatnych takie osoby trafiają, natomiast możliwości są ograniczone i to jest dla mnie strasznie rzecz przykra, że ja w dniu dzisiejszym rozpoczęłam zapisy na czerwiec dla nowych pacjentów, bo po prostu muszę mieć ten czas dla pacjentów, których prowadzę tak, by móc ich wcisnąć nawet z dnia na dzień w sytuacjach kryzysowych. Dla mnie jest to sytuacja absolutnie trudna,
Szczególnie, że była reforma, tak? Reforma, która miała bardzo mocno rozszerzyć tą pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Miały zostać wprowadzone placówki o trzech stopniach referencyjności, z czego pierwszy dotyczył takiej pomocy ogólnej bez pomocy psychiatry, czyli psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy. Drugim poziomem referencyjności miały być centra zdrowia psychicznego, gdzie tutaj już w sztabie psychiatra, dzienny oddział psychiatryczny i trzeci poziom referencyjności to są oddziały całodobowe. I teraz okazuje się, że w przeciągu, znaczy te placówki oczywiście powstają, tak? One zaczęły powstawać od 2020 roku, natomiast w przeciągu roku ich liczba zmniejszyła się o 25%. I dla mnie to jest dramat. Zmniejszyła się z przyczyn różnych, finansowych, rozwiązanie umów i tym podobne, więc znowu zostajemy jakby w takim myśleniu, że znowu tej pomocy nam brakuje, że znowu nie ma wystarczająco dużo specjalistów, miejsc, placówek, do których ten rodzic może się zgłosić tak naprawdę wtedy, kiedy tego potrzebuje. Nie, że on czeka 3-4 miesiące w kolejce do nawet specjalisty prywatnego, tylko wiadomo, że są sprawy wagi różnej i szczególnie jeżeli mówimy o różnorodnych zaburzeniach rozwojowych, to ten czas ma przeogromne znaczenie. Tutaj każdy miesiąc stymulacji, pracy, wspomagania rozwoju jest szalenie istotny. Dlatego jest to dla mnie naprawdę coś bardzo trudnego, z czym trudno mi się pogodzić, ale też wprowadzając ten gabinet prywatny wiem, że nie mogę inaczej. Tak? I tutaj trzeba moim zdaniem jeszcze większych zmian, nie tylko oddolnych, ale też przede wszystkim tych odgórnych, systemowych. Właśnie tu zwracasz uwagę na bardzo ważną kwestię, Kingo. Ja myślę, że mamy do czynienia w tej chwili z rosnącym zróżnicowaniem, jeżeli chodzi o dostępność do tego rodzaju świadczeń, również ze względu na takie czynniki o charakterze ekonomicznym, no bo wspominasz o prywatnym gabinecie, ale wiadomo, że jest cała grupa rodziców, która nie może sobie pozwolić na wizytę w takim gabinecie ze względów finansowych. Z drugiej strony, pewnie gdybym spytał w tym momencie Darię, jak długo czeka się na wizytę w poradni, w której ty pracujesz, to też byłby to bardzo długi okres, prawda? Tak, a oczywiście tak, ja zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziała Kinga. No, 10 lat temu w poradni, w której pracuję, jest mnóstwo pacjentów, którzy mieli wizyty tego samego dnia, szli do psychologa, do psychiatry, tak? Jakby to były wizyty bardzo częste. Teraz no, sytuacja się zmieniła i raport też jasno wskazuje na to, że dostępność lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży jest zdecydowanie zbyt mała, ich jest za mało, tak? I tak jest. Myślę, że warto jest powiedzieć o tym, że jak ważna jest ta konsultacja psychiatryczna, tak? Bo żeby dziecko, którego diagnozuje się spektrum zaburzeń autystycznych, czy autyzm jeszcze w obecnej klasyfikacji, czy autyzm atypowy, czy zespół Aspergera, otrzymało dokumentację z poradni psychologiczno-pedagogicznej, musi posiadać diagnozę psychiatryczną, tak? I nawet jeżeli dziecko odwiedziło już psychologów, logopedę, innych specjalistów, ta diagnoza psychiatryczna musi być, tak? I dopiero wtedy rusza machina taka, która pozwala w poradni psychologiczno-pedagogicznej na wydanie orzeczenia, które znowu jest narzędziem dla szkoły do tego, żeby szkoła uruchomiła pomoc. Jakby my wszyscy jesteśmy ze sobą związani pewnym łańcuchem, który niestety bardzo się wydłużył. No, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli chodzi o dostępność do psychologów, to rzeczywiście ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego są, natomiast jak najbardziej te terminy również są odległe, tak? Ale jeżeli chodzi o lekarzy psychiatrów, to ja też zgadzam się z tym i trzeba o tym mówić, że jest po prostu ta dostępność bardzo mała, za mała. Natomiast, co ważne, bo jeszcze tu, jeśli mogę dopowiedzieć, tak, bardzo proszę. Odnosząc się do pytania, takiej drugiej części pytania odnośnie współpracy z rodzicami, to
To są cudowni rodzice, z którymi no, często znamy się wiele, wiele lat. I jeżeli chodzi o potrzebę współpracy ze strony rodziców, ona jest ogromna z mojej perspektywy, tak? Z moich doświadczeń. Potrzeba kontaktu z nami, z psychologami, z lekarzami, ale też z nauczycielami. Rodzice mają potrzebę uczestniczenia na przykład w tworzeniu IPET-ów w szkołach, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Rodzice szukają nauczycieli wspomagających, żeby pomóc szkole zatrudnić taką osobę wspierającą, więc no ja osobiście mam doświadczenia, jeżeli chodzi o rodziców, bardzo dobre. Ja tylko chciałabym jeszcze słóweczko, jeśli mogę dopowiedzieć, bo widzisz, Daria, uświadomiłaś mi to, że umknęła mi gdzieś ta druga część pytania odnośnie tej współpracy z rodzicami. Ja myślę sobie, że to też jest ważny taki kontekst, który warto podkreślić, że ta współpraca z rodzicem, kiedy pracujemy z dzieckiem, jest niezwykle ważna. I to już niezależnie od tego, jakie mamy trudności, czy mamy określone, zdiagnozowane już jakieś poważne zaburzenia, czy też nie, ta współpraca z rodzicem jest bardzo ważna. Ten rodzic często też oczekuje na taką informację zwrotną, tego, czy ewentualnie może uzyskać jakąś wskazówkę, jak działać, co robić, żeby też to dziecko wesprzeć w tym jego optymalnym rozwoju. Dlatego ja też sobie osobiście nie wyobrażam rozdzielić tej pracy tak, żeby pracować tylko z dzieckiem, rodzic zostaje gdzieś tam w tym wszystkim pominięty, nie ma tego czasu na to, żeby właśnie przekazać sobie jakąś taką informację zwrotną, też stymulującą na poziomie dalszego środowiska, czy rodzinnego, czy właśnie edukacyjnego, tak jak Daria wspomniałaś. Ja chciałbym nawiązać jeszcze, przepraszam znowu, że zasłaniam zwłaszcza Kamilę, ale ważna kwestia, która się pojawia i która chyba jest taką pozytywną kwestią, ja ją przynajmniej tak odczytuję, to jest kwestia poczucia własnej wartości, kwestia bliska między innymi Kamili, pewnie każdej z was, ale akurat miałem okazję słuchać wypowiedzi Kamili na ten temat i miałem okazję słuchać również o odwołania się do książki, o której wspomina Lidia Bielinis w swoim komentarzu. Pozwolę sobie go tutaj zacytować. Lidia napisała: czytam mojemu synkowi, który ma 20 miesięcy, książkę Jesteś ważny, Pinku. To książeczka o poczuciu własnej wartości i dla dzieci, i dla dorosłych. To opowieść o stworze Pinku, który mierzy się z różnymi trudnościami, z oceną rówieśników, z tym, że czasem coś mu w sobie przeszkadza. Są treści o wybaczaniu sobie i uczeniu się na błędach, etc. Czasami zastanawiam się, jak dorośli mogą wspierać swoje dzieci, uczniów, podopiecznych w budowaniu poczucia własnej wartości. No i tu się urywa to, co napisała pani Lidia, ale ja chciałbym teraz, Kamilo, do ciebie się zwrócić, a potem oczywiście do Darii i do Kingi. Co my możemy zrobić, żeby to poczucie własnej wartości budować u swoich dzieci? Pamiętam doskonale twoje słowa wypowiedziane na konferencji w Gdańsku, na której się spotkaliśmy, że poczucia własnej wartości nie możemy nikomu dać, tak? Że to poczucie własnej wartości każdy z nas musi zbudować sobie sam. A co my możemy robić, żeby pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości? Poczucie własnej wartości jest konstruktem, jaki tworzymy każdego dnia, dzień za dniem, w różnej perspektywie, szkoła, dom, rówieśnicy, to wszystko ma duże znaczenie. To, co tutaj napisała pani, czytanie właśnie bajek, opowiadań, rozmowa na pewne tematy, przybliża dziecku ten świat dorosłych, bo tutaj musimy dużo zrozumieć, czym jest to poczucie własnej wartości. To jest kwestia tego, nie na ile ja oceniam sam siebie, tylko w jaki sposób ja tak naprawdę doświadczam pewnych rzeczy. Czyli na przykład straty, na przykład porażki, błędu, na przykład sukcesu, na przykład samodzielności, skuteczności. W tym dużym, znaczy w tym można powiedzieć jednym krótkim terminie mieści się naprawdę dużo innych zmiennych. Więc na takie pytanie, jak my możemy nie dać, bo tego nie jesteśmy w stanie niestety, chociażbyśmy chcieli, szczególnie rodzice, szczególnie cudowne osoby tutaj dla swoich maluchów, ale możemy pomóc budować to. Przede wszystkim dać na to czas, czyli znowu znaleźć czas dla czasu. Takie ostatnio wspaniałe określenie słyszałam, daj czasowi czas.
Czyli daj właśnie taką przestrzeń, ten moment, aby móc się skupić na byciu z dzieckiem, na uważności na dziecko. Później daj przestrzeń na samodzielność. Coś, co powiedziała Maria Montessori, daj mi to zrobić samemu. Ja zobaczę, jak mi wyjdzie, ja się nauczę dzięki temu, więc nasza dorosłych rola tutaj jest nie wyręczać, nie pokazywać jak, tylko dać spróbować, a dopiero później ukierunkowywać wskazówkami. I trzecia sprawa, również bardzo istotna, dać przestrzeń na wszystkie emocje. Nie wycinać, nie dawać tylko tych emocji dobrych, tego sukcesu, satysfakcji, szczęścia, radości, ale też, kiedy dziecko jest w złości, zrozumieć tę złość. Kiedy dziecko jest w smutku, zrozumieć ten smutek. I tak jak mówimy o Pinku, ja tutaj mam też świetną książkę właśnie, na przykład Smutek, którego nikt nie chciał. To jest pozycja, która wyszła dosłownie rok temu, a takich książek właśnie dla rodziców jest coraz więcej. Między innymi po to, aby zawczasu wzmacniać i rozwijać. Więc czytać, rozmawiać, dać samodzielność, próby, błędy, możliwości i oczywiście też dać te emocje. Szczególnie ukierunkowanie na te emocje, bo my chronimy dzieci przed emocjami, chronimy przed płaczem, przed właśnie doświadczeniem niepowodzeń, a takie doświadczenia są bardzo znaczące. My na ich podstawie budujemy obraz samego siebie, że tak, ja sobie poradzę dalej, więcej w innych kwestiach. Kamilo, wspomniałaś o Marii Montessori i to jest dobry moment, żeby powitać w naszym gronie Aleksandrę Małek, która przygotowała ostatnio wypisy z dzieł Marii Montessori, ale Aleksandra pojawia się tutaj dzisiaj jako reprezentantka wydawnictwa naukowego PWN, w którym kieruje redakcją pedagogiki i psychologii. No i pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, gdybyśmy spróbowali sobie na zakończenie naszego spotkania stworzyć coś w rodzaju apteczki pierwszej pomocy psychologicznej i do tej apteczki co nieco włożyli. Jeżeli pozwolicie, to rozpoczniemy od włożenia do tej apteczki książek, po które warto byłoby sięgnąć, zajmując się tą problematyką. Was za chwilę poproszę o wskazanie tego, co ze swojej perspektywy do tego byście włożyły. A teraz Olu, ciebie poproszę o to, żebyś podzieliła się z nami refleksją, która pojawiła się u ciebie, czy refleksjami, które pojawiły się u ciebie pod wpływem tego, co się wydarzyło dotychczas w trakcie naszej rozmowy, no i żebyś zaproponowała nam lektury, po które warto byłoby sięgnąć. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja muszę przyznać, że słucham z dużym zainteresowaniem i wiele treści, które się pojawiły dzisiaj, myślę, że były ważne i dla mnie bardzo poruszające. Ja się tu obłożyłam książkami, ale zdałam sobie sprawę, że chyba najbardziej chcę powiedzieć o książce, której ze sobą nie mam. Ale po kolei. Kiedy Państwa słuchałam, przypomniała mi się, jeśli mogę sobie pozwolić na anegdotę, przypomniała mi się scena z filmu Filipa Dzierżawskiego Miłość, to jest dokument o takiej jazzowej kapeli, dość znanej, i to jest historia tego zespołu. W pewnym momencie genialny perkusista grający w tym zespole, Jacek Olter, ma taki stan psychotyczny i znajduje się w szpitalu. Odwiedzają go tam koledzy i Tymon Tymański zadaje mu pytanie, które jest dla mnie proste i genialne w swojej prostocie. I mówi do niego, jak to jest? Na co dostaje odpowiedź, stary, nawet nie masz pojęcia. I myślę sobie, że to, co się wielokrotnie tutaj pojawiło, to jest ta ciekawość, to jest ta próba dotarcia do świata dziecka. Myślę, że dlatego ta scena wracała do mnie wielokrotnie w czasie tego spotkania. A wracając do metafory kamizelki, to myślę, że rzeczywiście warto mieć wiedzę po prostu, którą chciałabym Państwu pokazać. Ta książka, której nie mam dzisiaj ze sobą, nie pokażę okładki, to jest Psychologia dorastania. To jest rzecz, z której myślę, że sama wyciągnęłam bardzo wiele, pracując nad jej wydaniem.
Myślę, że warto wiedzieć, co o młodzieży wiemy z perspektywy psychologii rozwojowej, o tym, jak to się dzieje, że ten rozwój poznawczy, który zaczyna się komplikować, nagle ten młody człowiek zaczyna rozumieć więcej, to już nie jest dziecko zapatrzone w matkę, która jego zdaniem nie popełnia błędów, tylko nagle on zaczyna widzieć, że to nie jest wszystko takie proste. Komplikujące się emocje, rozwój moralny i wiele zjawisk typowych właśnie dla okresu dorastania zostały opisane przez panią profesor Annę Oleszkowicz i profesor Alicję Senejko i gorąco polecam. Chcę też powiedzieć o książce, która nie jest książką PWN-owską, ale maczałam palce w jej powstaniu. I myślę, że zdecydowanie warto po nią sięgnąć. Już nawet sam tytuł, myślę, zrobi na Państwu wrażenie. Ta książka ma tytuł Okna do naszych dzieci. Napisała ją Violet Oaklander, nieżyjąca już niestety terapeutka, która pokazuje, w jaki sposób rozmawiała z dziećmi, jak docierała do ich świata i do ich problemów. To jest fascynująca i poruszająca lektura. Mam tutaj całą stertę książek, tak jak mówiłam, obłożyłam się tutaj nimi. Myślę, że w przeróżnych sytuacjach możemy sięgać do wiedzy z różnych dziedzin. Ja tutaj mam książkę Samobójstwo, analiza narracji osób po próbach samobójczych i myślę, że jest to książka w pewien sposób przełomowa, dlatego że autorka zbadała narrację, to w jaki sposób osoby, które podjęły taką próbę, o niej mówią. Wprowadza taki konstrukt agentywności, czyli tego, czy osoba czuje się autorem własnych działań i pokazuje, jak się zmienia myślenie na kolejnych etapach od tych myśli samobójczych do zamachu samobójczego. Myślę, że w zalewie książek opartych na metodologii ilościowej ta daje możliwość wniknięcia w głąb, w ten świat przeżyć osoby, która w takim kryzysie się zajmuje. Naturalnie poradnictwo psychologiczne z rozdziałem na temat pomocy nastolatkom, książka Zrozumieć emocje. Ten temat się tutaj nie pojawił, ale chciałabym też powiedzieć o książce dotyczącej poradnictwa i terapii w żałobie Williama Ordena. Ważna myśl, która się dla mnie w tej książce pojawia, jest taka, że czasami wsparcie bliskich jest wystarczające i nie musimy sięgać do pomocy profesjonalnej. Jeżeli jesteśmy w dobrym kontakcie, to możemy udzielić takiego wsparcia, które rozwiąże problem bez udziału profesjonalistów. I też tak myślę sobie, że biorąc pod uwagę ten rozwój dziecka i to, że zaczyna ono dostrzegać niuanse, zaczyna krytycznie myśleć i krytycznie patrzeć na dorosłych, jest też bardzo istotne i w kontekście tego, co mówiliśmy, myślę sobie, że dziecko, które przez lata edukacji szkolnej było pytane, co w szkole i dlaczego czwórka, a nie piątka, kiedy nagle zostanie zapytane, ale co u ciebie tak naprawdę? Myślę, że potrwa, zanim zaufa. Może panie sprostują moje myślenie. Bardzo ci dziękuję. To być może jeszcze na zakończenie naszej rozmowy dołożysz jeszcze do tej apteczki jakąś książkę, a ja teraz już zwracam się do Kamili, Darii, Kingi z prośbą o to, żebyście wypełniły tę apteczkę pierwszej pomocy psychologicznej czymś, co dla was jest ważne. Kamilo, rozpocznę od ciebie. Ja bym powiedziała uważność. Uważność na problemy naszych dzieciaków, naszej młodzieży, że my często możemy zobaczyć takie pierwsze symptomy, oznaki, objawy i to my możemy właśnie pokierować do specjalisty albo rodzica z dzieckiem, albo właśnie tutaj zachęcić samą młodzież do skorzystania z pomocy psychologa, pedagoga szkolnego. Jest takim pierwszym elementem, ja bym wskazała jako uważność właśnie na problemy, że one są, istnieją, ale my też możemy tutaj działać. I chciałam dać taki świetny amerykański przykład, pokazać też z takiej troszkę innej perspektywy. Mianowicie jest pewna piosenka, pewien raper, żeby mocniej nagłośnić coś, co tutaj też pani Agnieszka w tym momencie, Aleksandra, przepraszam, mówiła, nakreślić kwestię wsparcia osób w trudnościach, w kryzysach, z myślami samobójczymi. W inny sposób troszeczkę, w inny sposób tego podejść. Mianowicie nagrał piosenkę, która ma w tym momencie ponad 400 milionów odtworzeń i według badań przyczyniła się do tego, że więcej osób skorzystało z telefonu zaufania, telefonu w kryzysie, za sprawą właśnie nie tylko samej fabuły, ale także tekstu tej piosenki
i samego tytułu, bo tytułem piosenki jest po prostu numer alarmowy do telefonu pierwszej pomocy. U nas takim telefonem to jest 812 12 12 i często tutaj można taką pierwszą pomoc właśnie uzyskać. Ja sobie specjalnie przygotowałam tutaj czat, żeby też już za chwilkę wrzucić tą piosenkę. Zachęcam Was, żebyście ją zobaczyli. Zobaczyli, że naprawdę mamy wpływ, czy jesteśmy nauczycielem, czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy osobą bliską, przyjacielem, możemy pomagać. Więc przede wszystkim pierwszy element do naszej apteczki to jest nasza uważność. Przemysław Kaca, który gościł tutaj w Akademickim Zaciszu i któremu bardzo bliski jest hip-hop, praca z młodzieżą, której bliski jest ten rodzaj muzyki, napisał w komentarzu: więcej realnych rozmów z dziećmi i naszej obecności, poprawa jakości spędzanego czasu, odejście od ekranu, to zadanie dla nas dorosłych. Bardzo proszę teraz, Dario, gdybyś ty dołożyła do tej apteczki, o której rozmawiamy, swoją propozycję. Ja dołożyłabym słowa, dlatego że bardzo wierzę w to, że język ma znaczenie, słowa mają znaczenie i naprawdę czasami możemy nazwać coś jakimiś słowami i to zrobi bardzo dużą różnicę. Tak? Czyli przykładowo to uparte dziecko możemy nazwać takim, które mocno dąży do swojego celu, na przykład. Tak? Albo możemy nazwać dziecko uważnym na swoje potrzeby. Podzielę się tutaj z Państwem taką bliską mi historią, bo ona jakby właśnie tutaj dotyczy tego nastolatka, o którym Wam wspomniałam, a dotyczy to bardzo mocno nauczycieli i myślę, że to będzie kwintesencja trochę tego, co tych słów, o których wspomniałam, a mianowicie no jak to nastolatek ma dużo zadań, stara się w szkole, ale zdarza mu się też zrobić zadanie lepiej albo gorzej, no i akurat zdarzyło mu się zrobić to zadanie trochę, kolokwialnie mówiąc, po łebkach. No i jak to często bywa, akurat to zadanie zostało sprawdzone, więc otrzymał ocenę taką, jaką otrzymał. No i teraz co się wydarzyło? Usiadł sobie ten nastolatek i z takim dysonansem i pomyślał sobie, że kurczę, on jakby nie chciał okazać nauczycielowi, że ten przedmiot jest dla niego obojętny. Jakby poczuł się źle z tym, że nauczyciel mógł się poczuć zlekceważony, tak? Jakby jakością tej pracy, bo faktycznie, rzeczywiście, szczerze, była to wyjątkowo niechlujna praca. No trzeba to prosto nazwać. No i poczuł potrzebę, żeby podejść do tego nauczyciela i panią przeprosić. I to zrobił, tak? Zdobył się na odwagę, podszedł i powiedział: przepraszam panią za to, że oddałem taką pracę, to się więcej nie powtórzy. I teraz możemy sobie zrobić taką stopklatkę, jakie mogły być dalsze scenariusze, tak? Nauczyciel mógłby powiedzieć: no myślę, nie? No zastanów się, przemyśl to na przykład. Mógłby tak powiedzieć, tak? To jest ludzkie. Niejednemu z nas się zdarza odburknąć, tak, coś komuś, ale nauczyciel powiedział do niego: dziękuję ci za te słowa, bardzo to doceniam, tak, i słuchajcie, ten chłopak, który mógł wrócić do domu zawstydzony, rozgniewany, urażony, albo mogło być mu głupio, on wrócił dumny, tak, wrócił dlatego, że poradził sobie z tą sytuacją, że podjął jakieś wyzwanie i nauczyciel to zobaczył i nazwał pięknie i rozpoczęła się piękna przygoda z tym przedmiotem, aż ja w końcu jako mama poczułam potrzebę podziękowania temu nauczycielowi, kontaktu z nim i podziękowania i zasygnalizowania, żeby ta pani wiedziała, jaka jest ważna, że jej słowa, jej każde kolejne wzmocnienie, nawet bardzo drobne na zasadzie: o, to jest prawdziwa praca, to nie potrzeba jakichś bardzo skomplikowanych słów, powoduje tak, że to poczucie wartości rośnie, tak, że ja jestem zobaczony, no jest to prawdziwa historia, którą ja osobiście bardzo sobie cenię, bo naprawdę ludzie są ważni dla innych ludzi i warto o tym pamiętać, więc do plecaka wkładam słowa. Bardzo ci dziękuję. Kingo, dołóż swoją propozycję.
Ja bym dołożyła kilka rzeczy i tak po garści różnych elementów i dałabym tutaj garść relacji, garść komunikacji, garść doceniania, garść doświadczania, ale też garść odwagi w tym, żeby nie bać się prosić o pomoc. I pewnie część z Państwa może gdzieś tam widziała w poście też, który Pan Profesor udostępnił, w którym zawiera się zdjęcie z książki autora Charlie'ego Makesy, Chłopiec, kret, lis i koń. Nie wiem, czy ta książka jest Państwu znana, jeśli nie, naprawdę gorąco zachęcam. Jest ponadczasowa, ponadwymiarowa, niezależna od kategorii wiekowych. Jest tam bardzo ważne zdanie, bardzo ważna sentencja. Chłopiec pyta konia, jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu powiedziałeś? Pomóż mi, odparł koń. I moim takim też życzeniem jest i marzeniem to, żebyśmy my też jako specjaliści nie bali się prosić o pomoc w zakresie rozwijania tej pomocy w przestrzeni interdyscyplinarnej. Nie bójmy się też oczywiście jako rodzice prosić o tą pomoc w sytuacji, kiedy rzeczywiście sobie nie radzimy. Nie bójmy się jako nauczyciele prosić o pomoc innych specjalistów, kolegów, koleżanki po fachu. Psychologowie tak samo korzystają z pomocy, wsparcia neurologów, psychiatrów, fizjoterapeutów w sytuacji, kiedy pewne symptomy niepokoją, terapeutów integracji sensorycznej. Ta współpraca jest niezwykle ważna i ta pomoc właśnie taka interdyscyplinarna daje możliwość wszechstronnego spojrzenia na rozwój dziecka i zagwarantowania mu optymalnych warunków jego rozwoju. I na koniec jeszcze powiem tylko taką jedną ważną rzecz, bo ja dzisiaj specjalnie ubrałam koszulę w motyle. Nie wiem, czy widać te motyle, w każdym bądź razie one są różnej wielkości, są w różnych kolorach, fruwają w różne kierunki i nie wybrałam jej przypadkowo, bo zastanawiałam się nad tym, kim właściwie jest psycholog, tak jak sobie o tym myślę i doszłam do takiego wniosku, też metaforycznego, że czuję to tak, jakbym była takim opiekunem motyli, gdzie te motyle to są dzieci. Dzieci, które doświadczają określonych zmian w swoim rozwoju. Cyrk motyli. Tak, jest. Natomiast ja jakby pod tym hasłem opiekuna motyli widzę w tym kilka elementów. Z jednej strony jest to taki pasjonat, który jest zainteresowany zgłębieniem tajników co do, wiadomo, informacji co do każdego motyla, czyli do każdego dziecka. Z drugiej strony jest to uważny obserwator, tak, który obserwuje, to dostrzega piękno, wyłuskuje te diamenty, mocne strony, zasoby, ale też mocno obserwuje ten rozwój, tak, i gdzieś tam towarzyszy w tym rozwoju. Jest też wspieraczem, kiedy trzeba, mówi do motyli, kiedy trzeba słucha tych motyli, ale też kiedy jest taka potrzeba, wspiera i pomaga, trochę na zasadzie takiego pomagacza rehabilitanta wtedy, kiedy te skrzydła są troszeczkę naderwane, wtedy kiedy ten barwnik troszeczkę się gdzieś tam zmyje, to też jest po to, by właśnie pomóc. Jest też tym zachęcaczem i wzmacniaczem i tak sobie myślę, że bardzo się cieszę, że były zauważone, czyli zadanie spełnione. Przepraszam, bo się tak na komentarzu tutaj skupiłam teraz, ale jest takie moje marzenie, że i właściwie takie moje myślenie, że takim opiekunem motyli może być każdy z nas. Rodzic, nauczyciel, terapeuta, każdy jeden specjalista, każdy, kto zajmuje ważną rolę w życiu, wychowaniu, edukacji dziecka, może stać się takim opiekunem motyli. Olu, ty również jesteś psycholożką z wykształcenia. Czy dołożyłabyś jakąś swoją propozycję do tego koszyka, czy do tej apteczki, o której rozmawiamy? Mikrofon. Dziękuję. Myślę, że pojawiło się tu dzisiaj tak wiele dobrych i wartościowych myśli. To, co mi się składa to wszystko, to jest taka prostota, to jest zaufanie do siebie, pozwolenie sobie na emocje i te ze znakiem plus i znakiem minus. Jakaś autentyczność i myślę, że bycie takim w relacji z, nie tylko z nastolatkiem, bycie w takim w relacji z innymi osobami jest jakimś kluczem do tego, żeby ta relacja była prawdziwa. Bardzo ci dziękuję. No i jeszcze zwyczajem akademickiego zacisza na zakończenie, jedna runda ostatnia już. Jeżeli są takie kwestie, z którymi
przyszłyście na to spotkanie, przyszłyście metaforycznie, tak? Znaczy, z którymi rozpoczęłyście to spotkanie, a one się tutaj nie pojawiły, chciałybyście, żeby wybrzmiały. To jest ten moment na zakończenie naszego spotkania. Bardzo proszę, zacznę, Kamila, od ciebie. Ja myślę, że to, co miało wybrzmieć tutaj mocno zabrzmiało, kwestia relacji, kwestia tego, że mamy wpływ na nasze dzieciaki, na ich kondycję psychiczną, kwestia tego, że świat nie jest idealny i o tym też mówmy wprost, ale my dorośli jesteśmy po to, aby pomóc naszym dzieciakom wdrożyć się do tego świata. I taką ostatnią kwestią, myślę, którą tutaj bym bardzo chciała zaznaczyć, to jest to, że człowiek potrzebuje człowieka. Człowiek potrzebuje człowieka i tutaj w tych słowach są najistotniejsze elementy zawarte: rozmowy, relacji, czasu, uważności, współpracy, tego, czego nam dzisiaj bardzo potrzeba. Tak jak mówiła Kinga, nie obawiajmy się prosić o pomoc siebie wzajemnie tutaj, o konsultację, o wsparcie. Nie obawiajmy się mówić dzieciakom, że tutaj możemy polegać na sobie i na innych osobach i nie obawiajmy się sami przyjąć pomoc od kogoś. Dziękuję ci bardzo. Dario, czy jest taka kwestia, która nie wybrzmiała w trakcie tej rozmowy, a chciałabyś się nią z nami podzielić? Ja myślę, że wybrzmiało tutaj tak wiele ważnych rzeczy, że sama będę oglądać jeszcze raz chyba nasze spotkanie, żeby dobrze to zapamiętać. Dla mnie bardzo mocno wybrzmiała relacja, wybrzmiał człowiek, wybrzmiało bycie, wybrzmiała akceptacja i myślę, że warto sobie z tym no iść dziś spać. Mnie nasuwa się jeszcze taki cytat z takich bardzo popularnych memów: ojojane miejsca bolą mniej. I czasem warto jest po prostu pobyć z tymi emocjami i akceptować je. I tu nie o to chodzi, żebyśmy my ojojoj, ojojoj, już muszę zabrać te trudności, zabrać to cierpienie, ale pobyć, potowarzyszyć i nie bójmy się tych emocji. Zawsze, no, w moich bezikach często pada takie zdanie: emocje są dobre i są częścią nas. I ja w to bardzo wierzę, że żebyśmy te emocje no, zaakceptowali i potraktowali jako naszych przyjaciół. I my dorośli, i my jako dzieci, nasze dzieci, ale też naprawdę warto i bardzo zachęcam i sama staram się praktykować dziękowanie. Dziękowanie za różne drobne rzeczy, za podanie herbaty, za to, że ktoś szybciej na przykład wrócił do domu, tak, i z uśmiechem, za bardzo drobne rzeczy. Warto zrobić taki eksperyment i zobaczyć, czy coś się zmieni. Bardzo ci dziękuję. Kingo? Ja myślę, że już wyczerpałam chyba trochę czasowy na wypowiedź, ale tak jakby króciutką konkluzję. Ja myślę sobie, że wszystko skupiamy wokół tych elementów, które dzisiaj bardzo mocno wybrzmiały, wokół właśnie tej relacji, wokół tego czasu, tego efektywnego czasu, aktywnego czasu na bycie razem, bycie z, gdzie pojawiają się problemy, pojawiają się trudności, to normalne. Dajmy sobie tą przestrzeń do tego, żeby odczuwać, żeby doświadczać, żeby przeżywać, bo na tym skonstruowane jest życie. Dajmy sobie do tego prawo, zarówno jako dorośli, też dajmy to prawo dzieciom. No i jeszcze, Olu, czy dołożysz coś do tego koszyka wiedzy, z którą opuszczamy, czy za chwilę opuścimy to spotkanie? Ja myślę, że skoro zostałam wywołana do odpowiedzi w sprawie Montessori, to ja się posłużę jej słowami. Jeśli Państwo pozwolą, to przeczytam cytat. Nie sądźmy, że w 1946 roku dzieci nagle stały się gorsze niż wcześniej. Nie nastąpiła żadna ewolucja w tym zakresie. Z pewnością współczesne dzieci są mniej więcej takie same jak w każdej innej epoce. Spotkałam kiedyś tekst, w którym dorośli narzekają nam dzisiejszą młodzież i to był tekst pochodzący ze średniowiecza, więc myślę, że z pokolenia na pokolenie powielamy ten sam błąd, a może warto zdać sobie z tego sprawę. Bardzo ci dziękuję. Zapowiem, że niebawem
pewnie w najbliższym czasie ukażą się wypisy z dzieł Marii Montessori przygotowane przez Olę właśnie. To będzie drugi z tomów. Pierwszym były recepty starego doktora, o którym tutaj w akademickim zaciszu rozmawialiśmy. O wypisach z dzieł Montessori również porozmawiamy, ale to w stosownym czasie. A ja, nawiązując do tego, o czym Daria mówiła, chciałbym wam bardzo podziękować za to, że przyjęłyście zaproszenie do akademickiego zacisza, że mogliśmy ten środowy, pierwszomarcowy wieczór tutaj wspólnie spędzić. Macie okazję czy możliwość obserwowania tego, co piszą ci, którzy byli z nami na żywo w czacie. No i płyną tutaj pod waszym adresem podziękowania, a mnie pozostaje tylko do tych podziękowań się przyłączyć. Dziękując również wszystkim państwu za wszystkie komentarze i pytania, które pojawiły się, część z tych pytań stanowiła przedmiot naszej rozmowy. No i na zakończenie pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że za tydzień, 8 marca, w akademickim zaciszu zagoszczą panowie, jak przystało na ten dzień. Panie w tym przypadku będą po drugiej stronie ekranu, a ci panowie to będą filozofowie. Będzie o dziecięcym i nie tylko dziecięcym filozofowaniu. A ponieważ psychologia wyrosła z filozofii, no to sięgamy wobec tego do tego, co stanowiło źródło psychologii. Bardzo dziękuję. Pozostaje nam powiedzieć wszystkim, którzy z nami byli, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Dziękujemy za obecność.